Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną, e, jakby to delikatnie nazwać, ale też kulturalnie e, najszybszy rewolwerowiec na wschód od Odry, e, polskiego game devu oczywiście i polskiej branży growej, absolutny dinozaur. I po, 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 po części, pewnie też człowiek orkiestra. Myślę, że tak mogę to powiedzieć, bo parę rzeczy miałeś w swoim portfolio. Piotr Gnyw, drodzy Państwo. Dzień dobry. Witam. Będę starać się mówić wolno i wyraźnie. Jakby mówił wolno i niewyraźnie, proszę krzyczeć, jak można krzyczeć. Jeśli Ci się uda ani razu nie przyspieszyć ponad prędkość światła, to będę mega zdziwiony. Dobrze. Dobrze. Postaram się, jakby postaram się. Drodzy Państwo, ja nazywam się Mateusz Szukaj, To jest. Podcast y, nasz, y, zwany GameCast, edycja Gośćcast, więc dużo kastów, kas ale... ale, ale stary, ja się cały mogę czas... tylko wtrącić na chwilę, bo tak. jakby to jest dosyć zabawne słowo ewolucji podcast, tak? No bo podcast wziął się z, z iPodów i z tego, że sobie te pliki pobieraliśmy i wynosiliśmy te pliki na zewnątrz. Te podcasty pojawiły się no już ho-ho ponad dekadę temu, kiedy mało ktoś słuchał, bo wymagało to pobrania pliku, internetu i tak dalej. Natomiast zmigrowanie ich dzięki Twitchowi, streamingom, YouTubeowi i mobilnemu internetowi, czy ogólnie internetowi w komórkach, do edycji na żywo, jakby trochę zamienił to tak naprawdę we współczesne radio, tak? No bo już to, to nie jest taki podcast podcast, no, no który pobieram. Nie, nie, nie oszukujmy się, że padło na podatny grunt, bo jednak forma ta podcastowa czy jakby dyskusji radiowej, zwłaszcza pomiędzy prowadzącymi, ale też ludźmi dzwoniącymi. No w formie radiowej, bo nawet chyba przed podcastami, zdarzało się, że niezależni komentatorzy prowadzili swoje. Nie radiowe i nie jeszcze podcasty, ale po prostu programy, w których, w których nadawali i rozmawiali z ludźmi o, o ciekawych tematach i, i ta, mm, no, ta forma radiowa jest w Stanach na absolutnie u, 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 zagościła przez 10 lat e, temu. Tak, w, i, jako nieudany jest codzienności, podcaster. Tak? Tak, tak jako nieudany podcaster, bo, bo moje podcasty były, jak powiedzieć, wcześniej, jakby przed podcastami i za mało nikt ich nie słuchał. Jeszcze nie wiem co e, będzie, może e, bo, bo, już niedługo. E, e, ale chcę powiedzieć, że ta zmiana jakby technologiczna i ważności podcastów, to ja po raz pierwszy od, odkryłem, kiedy był taki bardzo fajny podcast amerykański, Lore się nazywał i to były takie bardzo fajnie czytane opowieści Grozy na podstawie takim researchu, opowiadania i nagle się okazało, że usłyszałem parę lat temu, że Amazon Prime na podstawie podcastu robi serial i to było takie pierwsze pokazanie, okej, okay, to już nie jest książka, to już nie jest gra, to już nie jest, nie wiem, coś innego, tylko właśnie podcast staje się kanwą do, do migracji, do migracji. Wcześniej były blogi, tak? Mieliśmy Marcelina, który był na podstawie bloga, a potem się okazało, że podcast może być taką formą. I jak sobie zobaczysz teraz te współczesne seriale amerykańskie, nawet te najpopularniejsze, no tam ten podcaster, twórca podcastów, no jest już na równi ze znanym dziennikarzem, albo znanym prezenterem, albo, albo, albo pro, prowadzącym show telewizyjne. Wszyscy znamy jakby chyba, to nie muszę mówić. Chyba na, to seriale, nie tak, można być... Mieć... Się... No nie można być chyba w ogóle... Personą, taką self-made'em, e, e, jeśli nie masz swojego podcastu w którymś momencie. Tak? Nieważne, że jesteś Roganem czy kimkolwiek innym. tak? to, 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 no tak, tak to box do odznaczenia w tw twojej karierze, jeśli jesteś celebrytą, albo gdzieś w tym obszarze krącisz, że się nie jesteś, nie wiem, A-list, aktorem. Tak? No i trudno się dziwić, no bo kiedy myśmy 100 lat temu to były 2000. Boże się. Siódmy rok, tak, 2007, to nie chcę nawet liczyć ile to lat temu, bo pierwszy podcast nagrywałem. Pamiętam, że takim założeniem, które przyświecało wtedy w redakcji było to, że to jest taka forma, żeby ten nasz czytelnik czy fan wyniósł tą redakcję ze sobą spoza komputera. Wpominam, to były czasy, no był ten internet mobilny, ale był jaki był i w zasadzie go się nie używało, więc pobranie tego pliku MP3 czy tam mp Cztery czy tam którego tam wymagano nadys, pozwalało, że ci ludzie jakby osłuchiwali się z tobą i z ludźmi. Ja sam to zauważyłem po, po sobie, bo jak tych podcastów zawsze bardzo dużo słuchałem w e, e, poprzedniej dekadzie. E, nie, no w ogóle się pamiętam, dużo słuchało. Że... Ja pamiętam, że jeszcze na początku nowoczesnego digitalowego świata w nie, 2000 roku. Przecież. W, w mojej perspektywie było pasę słuchanie radia, tylko było spoko słuchanie radiów e, internetowych. Tak? Na to, no tak, no i ale też też to się moda pojawiła już wcześniej też, tak. Że potem słyszałeś tych ludzi, których słuchasz na podcastach, i oni byli takimi twoimi kumplami, tak? Już miałeś rację, zbudowaną, więc to też jakby pogłębiało tą relację czytelnika, nie z twórcą, może tylko z redakcją, tak bym nazwał, bo ja zawsze się czymś redaktorem, a nie twórcą. E, e, co było głównym celem, tak? No i bardzo widać wyraźnie wz, wzlot One, Upa, z One Up, Show, One Up Podcast i, i wszystkich tych innych Giant giantcastów i wszystkich tych innych e, e, podcasterów, którzy generalnie potem się przerodzili w bardzo duże media. No dobrze. Tego i Wam życzę. Tak i dziękuję, mam nadzieję, oczywiście, chociaż pomimo, myślę, że mieliśmy jakby inny zamysł gdzieś w głowie co, co do tej formy, ale bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić wejście, które absolutnie nie ma nic wspólnego z normalnymi wejściami podcastowymi, w którym się przedstawiamy, rozmawiamy ze sobą, nie, to jakby od razu e, poszliśmy na ostro, e, także cieszę się, że jesteś Piotrze i... Mm, nie, to, to nie jest tak, że cię nie zapraszałem, bo się bałem formy, jak jaką to przyjmie, to. To, to zabiegany byłem po prostu dlatego. Rozumiem. A tak szczerze, e, cieszę się, że jesteś. Myślę, że Również się bardzo e, cieszę. Kolejne kilkadziesiąt minut będzie utrzymane w równie intensywnym, e, na, na równie intensywnym poziomie e, tempa e, i też jakby wiedzy, którą musimy wszyscy e, e, chłonąć od ciebie i, i wyciągnąć. E, Piotr, jak mówiłem, jest człowiekiem orkiestro, więc. E, Pewnie będzie kilka swoich twarzy prezentował, mam nadzieję, tu za chwilę. I ciężko też jest się ująć jednym złowym czy jednym zdaniem. Ja tylko ze swojej strony dodam o naszym skromnym podcaście, czym jest, żeby też jakby zrobić koło. Rozmawiamy o biznesie w branży gier w dużej mierze. Zapraszam gości z, jak już sobie ustaliliśmy no nie niższego, może nie, nie wiem czy średniego szczebla, ale, ale takich duerów powiedzmy, nie prezesów. Ludzi operacyjnych. Żeby... Tak, ludzi operacyjnych, tych, którzy e, faktycznie wózek ciągną do przodu. Prezesi też się zdarzają, pozdrawiamy Maśka z zeszłego odcinka, e, ale jednocześnie wiem, że prezesi mają, mają, mają swoją pewną manierę rozmawiania w, w podcastach, ja zawsze szukam troszeczkę bardziej. Ona się nazywa, mój drogi, MAR i to jest taka piękna stawa, która służy w połównych poufnych i niestety, jeżeli mamy spółki giełdowe, to niestety na dość dużo ogranicza z tego co można mówić, ponieważ no chcemy czy nie chcemy od kiedy w to nie pamiętam, kiedy polski Game Dev tak bardzo mocno wjechał w GioDev, w sensie wiemy, że w pandemii, przed pandemią, i był, był ten piękny no, hossa ten początek A początku. To chyba nawet był jakiś tam 18. To już myślę, był taki. taki znaczy czas, pamiętam tak. reklamy, że za 50 zł kup akcje CD projektu, czy wtedy Optimusa, kiedy wszyscy się uczyliśmy, to znaczy odwrotne przejęcie. I mi przyznam, osobiście zajęło to bardzo dużo, żeby zrozumieć w zasadzie, jak to się stało, że CD kupił Optimusa, ale jednak jest Optimus, który kupił CD-Pa. Ale od tej pory i też jak ci nawet bo myśmy oczywiście też się trochę gadali o rozmowie, rozmowie, o rozmowie na są, są fajne, to ja dodam, że w owym czasie, wtedy pracowałem dla, w poligamii, dla Agory, bo był też okres poligami przed Agorą, ale w tym serwisie rozważaliśmy, czy jest sens w ogóle tworzyć taki odpowiednik polskiego Games Industry, czyli takiego serwisu właśnie biznesowego dla inwestorów, zarządzających i tak dalej, który by o tych grach opowiadał ludziom, którzy się tym muszą interesować, a nie do końca wiedzą, co się dzieje, no i dziwnie, no dobra, to jest bardzo fajny pomysł, ale w zasadzie dla kogo? Tak jest tych na, na, na rynku są ze trzy podmioty, przecież nie będziemy robić dla zarządu CD projektu i tam ich, ich inwestorów e, całego serwisu. E, po czasie okazuje się, że byśmy w bardzo dużym błędzie, trzeba, trzeba to było zrobić, biorąc pod uwagę e, wtedy, inwestor... wtedy, tak? Jakby tak, ja no, uważa, nie że wtedy nie było na to miejsca, jakby. Tak, ale Znowuż byśmy wtedy i i byłeś przed trendem. I, tak, i struktury byśmy mieli i reputację, i markę, i doświadczenie, bo wiadomo, że. To, co widać na przykład nie to, że dziennikarze czy ludzie piszący o, o tych zagadnieniach poszczególnych, czy do tworzeniu gier, czy, 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 czy o ich finansowaniu czy, 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 czy procesie wydawania gry, to też tą wiedzę jednak trzeba przez odmowę przyjąć, no bo ona nie jest taka oczywista, nie jest nie, nie, czasami nie jest intuicyjna, e, e, więc wymaga pewnego otrzaskania, słuchania się trudniej, żeby po prostu w miarę się orientować, co się dzieje i też które pytania warto zadać, a, a których nie ma sensu. Także wtedy mówię, bo to bez sensu, no ale potem mi wszyscy skoczyli na to gier, mieliśmy to hostę. Tam teraz jesteśmy pochośni, więc jest smutny czas rozliczeń. <grymina> <grymina> smutny czas rozliczeń to jak tytuł Twojego ostatniego kryminalnego filmu, w którym zagrałeś, ale, ale dobrze. Rozmawiamy, jak widzicie, o wszystkim dzisiaj, więc porozmawiamy troszeczkę o biznesie. Ja myślę, że on chyba będzie bardziej tłem do, do, do wszystkiego niż korem. Niż w moim programie przez ostatnie parę miesięcy, zaraz będzie mniej więcej rok, poruszaliśmy i tematy polskich publisherów yy, i oczywiście polskiej branży grawej, jej stanu i jej przyszłości. Yy, wszystko to w takim yy, 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 w tle mającym yy, yy, złowieszczy pomruk kryzysu, który pojawił się, nadciągał, już jest, a kiedy się skończy... Oj, jest, jest, bardzo, bardzo jest Tak, ale pamiętam twoją wypowiedź sprzed tam ładnych yy, pewnie paru lat, że, yy, że, że, że jeśli cy cyberpunk e, nie wypali, już nie, nie, nie pamiętam, którego cenzuralnego czy niesenzuralnego słowa użyłeś, ale, ale chyba po prostu, że jakby, że jeśli cyberpunk będzie miał problemy, e, to już żartuję o, o tym niesenzuralnym, e, ale że jeśli cyberpunk będzie miał problemy, czy, czy premiera i w jakikolwiek sposób się nie uda, to wszyscy będziemy od tego odczuwać e, skutki, tak? I, i Wiesz, faktycznie to, to, ma... to okazało się prorocze, także nie ma także, co się tyczyć, to też... Nie... Nie było Mamy przed sobą proroka polskiego game devu, żeby nie, nie, nie było. Znaczy, czekaj, bo to nie było to szczególnie odkrywcze, w sensie, e, 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 zarówno pieniędzy. To ustalmy sobie jest. Jakby to o czym rozmawiamy, to co ty wiesz jako e, człowiek, instytucja, który był tam w tych. No nie wiem, ilu, 10, 12, 14 w których pracowałeś przez ostatnie 20 parę ładnych lat, tak, będąc jednocześnie nie też mega starym człowiekiem, tak? Bo ty nie jesteś, nie wiem, rocznikiem 72, tak? Tylko, tylko jednak troszeczkę. Koncówka, e, 70. Ja e, no, to, no to nadal to nie jest jeszcze. No, w okolicach 40 jest jeszcze okej, okay, tak? Więc jakby. E, ale jesteś człowiekiem, który posiada tą jakby szeroką wiedzę o tym, jak proces wyglądał i to ostatnie 10, i 20, i 15 lat, i masz też tą wiedzę, myślę, bardzo insiderską, bo tak jak sobie obserwuję na Twitterze różne dyskusje o, o no, inwestorskie game devowe, tak, no to tamtej tej wiedzy. Y nie jest jeszcze aż tak dużo, jakby mogło się wydawać, nie, więc jakby. To jest yy, zaskakujące, ale nie sporo jest, rację, jest sporo i jest tego dużo, ale jednocześnie wierzę, że, że jest jeszcze sporo co? do odrobienia. Jak to, jak to diagnozuje, to brać inwestorska, czy generalnie, jak to się mówi ładnie, rynek kapitałowy, czy rynki finansowe. Okropne słowo, absolutnie. No ale, tak, ale tak, tak chyba się. Ale w każdym razie wydaje mi się, że tam jest próba tego złotego grala, czyli. Czyli prostej formuły na, na sprawdzenie, czy dany zespół, spółka, czy też produkcja, jaki ma potencjał, jaki odniesie sukces. Problem jest w tym, że ten sukces zależy od strasznie dużej liczby czynników, a co gorsza, te, czy, te współczynniki czy te mnożniki te cyklicznie zmieniają. A zmieniają się głównie dlatego, że świat tam się bardzo zmienia, a po kolejne ludzie mojego pokroju czy, czy zbliżonych pozycjach również starają się te współczynniki wpłynąć. Co jakby czemu się trudno dziwić, bo nam chodzi generalnie o sprzedaż, inwestorom chodzi też o zyski, które zrealizują, inwestując wcześniej w daną inwestycję. Więc to niezrozumienie branży gier i poleganie na przykład na wiedzy, która była aktualna kilka lat temu, jest trochę jakbyśmy my teraz w startupach czy w Google'ach patrzyli, czy jak się strony rozwijają internetowe i czy coś się zmienia, tak? No, zmienia się bardzo, tak jak wiemy, już wiemy wszyscy chyba, że algorytm Google'a w wyszukiwarkach co to chwila jest inny i generalnie wszyscy specy od SEO są, są trochę jak ci szamani, tak? Oni patrzą się w to niebo czy w ten dym i mówią, o wydaje nam się, że teraz ten Google to będzie to robił. To tak samo wraz ze zmianami em, e, dystrybucji i, i, i branży gier, a teraz przy wyłonieniu się dominującego podmiotu, czyli Steam, tak, który generalnie e, b, świadczy o sukcesie bądź porażce danej gry, no bo ma miażdżący udział w rynku. Tak, to i podkreślmy też, że Steam, który jest nie do pokonania póki co, jak wychodzi, bo nieważne ile pieniędzy Epic wpakuje, czy, czy Xbox. To, to Steam też, no, co, jak tam zostaje się? tytanem w tej, w tej, w tej potyczce. Dzieci, tak, e, możemy po prostu popatrzeć, tak, no, Epic rozdaje ile tych gier za, darmowy, jakieś, za jakieś miliardy pewnie rozdał, tak, a nadal służy platformą do darmowych gierek, ponieważ no, nic nie przebije doświadczenia, przywiązania klienta, wiedzy o tym kliencie, którą Steam posiada, przecież w momencie, kiedy ty przeglądasz Steam, to Steam przegląda ciebie, tak, patrzy na co wybierasz, co klikasz. Wolumenu tytułów prób było dużo, tak, no, no, nie, nie, nie było tam gier elektronika, z chwilę nie było Ubisoftu, nie było Activision, nie było czegoś i nagle wszyscy wracają, bo się okazuje, że zwłaszcza jak jest trudniej tą grę sprzedać tych gier z więcej, to bytność na, na, na największej platformie jest często życiem bądź śmiercią. Ja tylko mówię, że my do końca tych mechanizmów Steama nie znamy, tak? I tego, co jakby zadaniem każdego osoby, które zajmują się ze sprzedażą gier, czy, czy promocją gier, to tak naprawdę my te gry sprzedajemy nie do końca do graczy, my głównie sprzedajemy się algorytmowi Steama, tak? no bo to algorytm Steama musi tą grę kupić po to, żeby zauważyć, o to dobrze idzie, to pokaże to większą ilość graczy i wtedy większa liczba graczy kupi. Więc nasze wysiłki generalnie oczywiście poza tym rozbieramy te wasze wishlisty, zbieramy zainteresowanie, te followy i tak dalej, ale finalnie to gdzieś po premierze to algorytm musi zahaczyć, aha, to przynosi dużo pieniędzy Steamowi, to my to pokażemy szerzej, szerzej, szerzej i w sukcesie gra staje się globalnym hitem, no, ale to zależy od tego, jak ona będzie wyeksponowana na tym serwisie, no i jakby, co, a, a, a żeby było śmiesznie, ten algorytm nie jest jawny, e, e, oczywiście Steam mówi, co, że jakieś rzeczy są algorytmiczne, jakieś rzeczy są dobierane, co należy robić, tylko jakby nie zawsze to tak wszystko działa jak... No właśnie, to jak już zacząłeś o tym szamanizmie, fajnie, że rzuciłeś się w wir z toporami w rękach i absolutnie bez, bez wstrzymywania się, bo to trochę kor jest tego, o czym my też rozmawiamy sobie z naszymi gośćmi od tych paru ładnych miesięcy, że no... Jak sprzedawać, jakie gry robić, żeby się sprzedawały, albo jak sprzedawać gry, żeby się sprzedawały, bo na koniec dnia, zwłaszcza teraz w tym, w tych, w tym trudnym okresie yy, ostatnich paru tygodni dla, dla polskich gier, no, okazuje się, że można wszystko zrobić, yy, a nic z tego nie wyjdzie, albo niewiele z tego wyjdzie. Yy, I jak już wspomniałeś o tych. To... I Szamona z Google'a, e, czasami się zastanawiam, czy. No właśnie Grzesiu wątroba do nas dołączył i ma pytania e, i e, może za, zanim przejdę do twoich. Dzięki, że jesteś Grzesiu, ale najgorsze, że ty powiedziałeś, powinien być tutaj personalnie i byśmy <laughs> nie dogadali się, albo by to trwało zbyt długo. E, I ja tego chciałem dodać, że ten szamanizm nasz gimdewowy trochę polega na tym, że Trochę to jest teoria chaosu. Czasami nie wiadomo, co zaskoczy i dlaczego. Czynników jez, jest korzej. set jez, jez, różnych, i na sam koniec jez. dnia się okazuje, że algorytm, algorytmem, ale jednocześnie gracze siadają i grają w grę, w którą grało iluś tam set testerów i gra jest przygotowana, a potem się okazuje, że no, that, that doesn't work. Z jakiegoś tam powodu, tak jakby gra nie ma ale tego to, czegoś, to, nie? To, to, jest, to jest, są, są różne rzeczy dookoła, tak? Przede wszystkim jest stworzenie gry wideo, szeroko mówiąc to jest taki zakład, że mój pomysł, który mam teraz, to za trzy, załóżmy, że robocze że gry się tworzy trzy lata, tam z przygodami to za trzy lata on nadal będzie fajny, nie? I że ja go umiem zrobić i że ta formuła też się przyjmie. Mieliśmy taki piękny przykład ostatnio chyba Warner Bros. Suicide Squad, tak? Kiedy gra miała wszystkie checkboxy zaznaczonej gry, która by pół roku wcześniej zaskoczyła, aż, a mieliśmy przesaturowanie, za dużo mikrotransakcji, za dużo innych rzeczy i się okazało, że w tej formule ta gra musi wrócić na deski klesiarskie, czy być przebudowana, żeby odnieść, bo w tym momencie nie klika, tak? E e I tyle, no jakby Mamy, mamy zmieniające się trendy y, 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 też u gracz, no bo była ta era symulatorów, tak, kiedy symulowaliśmy wszystko, od robienia kanapki przez samolot aż, aż do pociągu czy inne rzeczy, no ale jest, jest jakaś masa krytyczna, y, 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 kiedy, kiedy gracz mówi, okej, okay, no to już widzieliśmy i tego nie ma, są rzeczy, które są się dookoła. No ja, ja przypomnę, szanowni państwo, przez trzy lata żyliśmy powiedzmy, że zamknięci w naszych mieszkaniach, więc symulowanie podawania kanapki w barze mogło być atrakcyjne, no ale jeżeli jesteś smutną rzeczywistością części z nas, no to po 8 godzinach robienia kanapek tam w, w, w jakiejś sieci fast foodowej, nie chcesz robić znowu kanapek w grze, no bo być może będziesz miał ratowanie księżniczek, księ... Bądź, bądź, bądź innych postaci w głowie, to to jest jedno, więc to się pozmaniało wszystko. Co więcej, mamy... Cały czas rozwój technologii, który nam zmienia to, jak mamy interakcję z urządzeniami, tak czy to konsolami, i tak dalej, nowe formy rozrywki, a finalnie już w samych grach mamy takie gry, które wchodzą i zmieniają wszystko. Tak? I teraz jest bardzo duże pytań, na przykład, czy jest to. Gra Opus Magnum, która jest kategorią samą w sobie, czy jest to początek trendu? To pytanie otwarte do Was. Baldur's Gate 3. Robi, robimy gry z walką turową. Wiemy, że walka turowa odrzuca ludzi. To nie jest ten, ten, ten złoty gralt. Okay, no tak, i nie nisza. do końca. Z i... bym się nie zgodził, bo taktyki mają swój absolutny refresh. Dobrze, i... ale mówimy o Tak mu w RPG z walką turową i nagle pojawia się Baldur's. Tak, i teraz pytanie, czy to jest początek trendu i teraz będą gry z walką turową szły, czy to takie jednorazowe, wielkie, epokowe dzieła, jak Dead Redemption, dwa, pewnie nie do powtórzenia i jednak nie, tak? Takim samym przykładem to dobrze opowiadali nasi znajomi z innego studia, na przykład gry z RPG bez kombatu, tak? Odrzucane, niechciane, pojawia się disco, ludzie, nagle pyk, okazuje się, że można i pytanie dalej, będzie dalej można, czy nie będzie? Nie wiemy. No, game Dev pokazał, że, że Trochę tak, ale trochę nie do końca, tak? Bo to jednak. No jest właśnie, była... więc jakby. Było... Premiera Troublesom. Ja tylko od razu dodam, że ostatnie też to te pytanie, o którym mówisz, czy Baldur's Gate, jakby wytyczy trend, to akurat zadał bodajże Misty Pop, mistycyzm, Pop Kulturowy, mega polecam, jeśli ktoś jeszcze nie, nie zalajkował. A wiem, że sporo nerdów, takich hardkorowych nerdów, nawet nie wie, że coś takiego istnieje, więc polecam serdecznie. I tam rzuciłem informację, że tak naprawdę z tych wszystkich starych rebegów izometrycznych, to tam nawet chyba nie ma szans, żeby cokolwiek przebiło się dzisiaj do, do świadomości. Tak w sensie Neverwinter Nice yes. może, yes. ale jednocześnie jak potem się zepnie z, z no, cokolwiek nastąpi po Skyrimie, czy cokolwiek wypluje z siebie cedeb czy, 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 czy whatever, to prawdopodobnie i tak to w formie izometrycznej będzie, będzie, będzie miało formę, będzie miało trudno, żeby się przebić i ścieżki. Tak, bo, no bo, chwila... no bo czas tych gier trochę minął, a być może balduż jest takim wydarzeniem epokowym, które pokazuje, że można, ale tym nie innym. Albo może żyjemy w świecie, w którym, czy w, nasz świat gier jest y, ty, tym światem jakby y, włóczniowym, gdzie tylko pierwszy i jedyny, jeden zwycięzca jest i, e, wiesz co? i na tym Tutaj to polega. Bo całe życie mi się wydawało, że świat gier jest dualistyczny absolutnie, a dzisiaj mi się wydaje, że jest właśnie taki, taki spearheaded, pod tytułem, że znaczy, ja, jest, tak, jest bo... jeden Steam, jest jeden Baldur's Gate, jest jedna FIFA and that's it, nie? Trochę tak, bo mówię, ciężko konkurować z firmami, które mają zespoły, które produkują ten sam produkt i udoskonalają od X-Lag. Czy to jest FIFA, czy to jest Baldur, czy to są strzelanki, czy to jest Fortnite, no po prostu bez gigantycznych pieniędzy researchu czasu. I przede wszystkim feedback od graczy, jak oni inaczej grają, to jakby miło konkurowania. Tak samo jak nie powstanie prawdopodobnie już nigdy inny drugi Facebook, nie powstanie, było parę podejść. I, i zobaczcie też Twitter, nawet który e, ma te problemy teraz duże i ludzie wieszczą jego upadek od bodajże całego roku, jeżeli, jeżeli, nie, jeżeli nie dłużej. I powstało 15 konkurencji, a wszyscy i tak dalej siedzimy na tym upadającym, umierającym, zdychającym Twitterze, ponieważ bardzo ciężko zmienić ludzkie przyzwyczajenia, jak ktoś się raz przebiło, stało się masowym, masowym. Rzeczą. A do czego wracam? Do, wracam do, do tego Baldura i do innych rzeczy. Wiesz, to znaczy, my pamiętamy, przynajmniej ja się wychowałem w takich czasach, kiedy tych takich znanych licencji światów to było mało, relatywnie oczywiście mało. Było to D&D, były te Star Wars, były Alieny i tak dalej. Teraz tych nowych uniwersów, to pewnie jest dziennie ze sobą policzył z grami, bo wychodzą cały czas jakieś seriale na wszystkich platformach, których za bardzo już nawet nie ogarniamy, co wychodzi. Po Są specjalistyczne tymi... firmy bizdewowe, które się zajmują tylko i wyłącznie handlowaniem IP. Tak, ale wiesz. To jest zupełnie ty, tylko ty, ty... pomiędzy kreatorami ludźmi, którzy mają pieniądze, z ludźmi, którzy mają IP. Jest tego tak dużo, tak. że trzeba nie tylko ludzi, którzy sprzedają IP, u ownerów IP, czyli w studiu filmowym, tak? tylko trzeba jeszcze po drodze pośredników, tego jest tak dużo i rynek jest tak olbrzymi. Tak dużo, ale one no, ale przez to tak pofragmentowany, że wzięcie licencji science fiction, nawet tej ze średniej półki, nie gwarantuje sukcesu. Dodam, że D&D, no, to jest ta licencja, którą wszyscy znamy od lat 70., więc to jest 30., na 50 lat, pół wieku ma, 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 te, ma te światy. I nigdy w życiu nie nagrodzone dobrego filmu, tak naprawdę, D&D. No. no nie, ten ostatni jest spoko, ale też bardzo od, się... To spoko, jak na największy brand fantazy po Władcy Pierścieni, to my nie mam, że to nie jest, to nie jest dużo, tak? Jeden to spoko jest... film ale, ale nadal to DD, a w zasadzie nie DD, tylko Baldur's Gate, bo zauważmy, że Baldur's Co? Gate 3 jest na podstawie dwóch kultowych serii Baldur's Gate, na podstawie DD, więc jest pewnie spora grupa ludzi, która identyfikuje frazę Baldur's Gate, a nie do końca DD. E, 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 więc te licencje dają trochę, ale nie tak dużo, więc wytworzenie teraz takiego dużego hitu, jeżeli to nie są Gwiezdne Wolne, czy te takie osadzone, że my wszyscy wiemy, co to znaczy, a dodajmy, że ponieważ tego wszystko tak dużo wychodzi, że my w zasadzie żyjemy w bardzo osobnych światach i nasze, możemy zaraz się jakie seriale oglądamy, zaraz się okaże, że, że połowy nie znamy, tak, mimo że są fajne, bo tego jest za dużo, więc to samo trochę, trochę, t, trochę tyczy się tych gier, tak, no jakby, jeżeli były wypracowane te duże marki, to spoko, natomiast, natomiast te mniejsze, no to muszą czymś zachwycić, tak, albo czymś przy, przykuć. Dobrze, dziękuję wszystkim za komentarze, bo tu i Johnny na Twitchu się udziela, ale teraz widzę problem ze streamowaniem podcastu, w którym zadawane są pytania na różnych platformach, więc, więc trochę ciężko na je wszystkie odpowiedzieć, ale wróćmy może do Grzesia, bo, bo, bo on tutaj do nas pytanie rzucił. Co właśnie na tam sprawiło, że Invincible ma tak ma mizerne wyniki, bo z mojej perspektywy wiara w Walking Simulator w roku takich hiciorów się że się sprzeda, była źle ulokowana. Zabrakło marketingu czy gameplayu. I drugie pytanie, jak skomentujecie przygody Big Cheese'a w Chinach? Więc... Dobrze, to yy, ja bym, Ty tak, mów, co możesz bo... powiedzieć, a tak, ja, ja, potem... ja, ja bym, zamiast, Pracuję na spółki giełdowej, mam dużo różnych w różnych firmach, więc będę starał się mówić to, co uważam, ale może bardziej ogólnie Słuchajcie, znaczy każdy gatunek ma swoje momenty, ma swoje momenty wzrostu chwały, nagłośnienia i tak no, dalej. Wiemy wszyscy dobrze, że era Walking Simów trochę skończyła się wraz z, z coraz większą spowszednieniem po, YouTube'a i, i streamów i oglądania. Wiadomo, że jeżeli ten gameplay, ta rozgrywka w grze jest taka, że ja sobie ją oglądam i chłonę te wrażenia, no to domyślnie duża część osób po prostu będzie je chłonęła wraz z, z innym graczem, bądź też po prostu sobie obejrzy ją na, 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 na YouTubie czy na innym takim serwisie, bez potrzeby kupowania gry. Także tutaj wydaje mi się, że z Invincible trochę tutaj zawiodła branża inwestorska, bo ona te oczekiwania co do Invincible sobie za bardzo wyrzuciła. Tak? Dodajmy do tego bardzo bardzo szeroką i, i bardzo skuteczną kampanię, która tę tytuł nagłośni, ma 11 bitte von bardzo dobry marketing jakby to było widać. Czyli odpowiedź za dobry marketing w tym wypadku. E, wiesz co? E, e... Ja powiem tak, być może te oczekiwania, które były wobec tej gry nie były do... i idę o zakład na przykład, że jeżeli widzę Taką grę na Times Square reklamowano w tak, tak dobry sposób, to i nie czytam za dużo o niej, to mogę mieć oczekiwania, na przykład, że jest to Mass Effect, tak? czy taka rozbudowana gra, czy akcji, że się polata, zobaczę. Natomiast dodajmy, słuchajcie, no, że te poprzednie Walking Sims, no, taki ten, ten kultowy Firewatch, tak, do którego wszyscy się odnosimy, no to Firewatch to była gra, którą na standardy wziął sam Microsoft. Jeżeli dobrze pamiętam, ona była na jak jeszcze było E3. E3 było centralnym punktem e, 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 ten życiem graczy, tak? To wtedy były największe ogłoszenia, największe tytuły i tam się pojawia na konferencji Microsoftu bodajże, że chyba, chyba w sumie Firewatch, no to każdy gracz wtedy oglądał ten stream i zobaczył Firewatcha. Teraz mamy tak dużo tych streamów, e, zwłaszcza po pandemii one wypączkowały, że generalnie my widzimy to w marketingu i my, i pewnie wy tak samo, że zarówno ich przekładalność na rozpoznawalność tytułów cały czas spada, tak? Znaczy bytność na evencie kiedyś generowała świetny ruch, teraz on jest coraz mniejszy, bo po prostu ludzie... Ludzie, ludzie mają tego dużo, zarówno eventów, gier, więc na, nawet ten e, intencje zakupowe, czyli wishlisty spadają, bo im się nie chce, tak? E, e, więc e, e, zakładam, jakby, no szanowanie to jest to, no oczekiwania minus rzeczywistość, tak? No dostaliśmy pięknego, e, bardzo dobrze ocenianego Walking Sima. Być może, nie wiem, bo to jest moja, nie, nie jest to jakby oskarżenie coś, tylko moja teza, być może komunikacja, która mówią, że jest to Walking Sim. Nie byłaby nie, nie, Niewystarczająco to, to wybijało, albo być może była obawa, że komunikacja tego, jako o Walking Sim, ostudzi zapędy inwestycyjne. No, pamiętajmy, że to z tej jest takie te źródło finansowania i przyszłe spółki, i tak dalej, więc jakby też nie możemy za bardzo chłodzić tego. Więc to jest bardzo trudna gra i trudna praca, żeby jednocześnie te oczekiwania rozbudzać, ale też chłodzić i trzymać na takim, tym, żeby tam, na, nam ta oponka w samochodzie nie pękła. Tak? No właśnie, i teraz ja, jakby do tego się odnosząc, tak na szybko. Myślę, że marketing gry był właśnie w takim bardzo delikatnym miejscu, który się ciężko wyczuwa. Myślę, że był z... overcelowany troszeczkę. W sensie, właśnie to, to, co powiedziałeś, ten walking sim nie przebił się chyba w szerokiej świadomości graczy. Myślę, że sporo, zwłaszcza zachodnich graczy nie do końca tego oczekiwało. Wiem. Powiem oczekiwało na swoim bajoshoca. przykładzie, słuchajcie. Ja powiem na swoim przykładzie. Wiedziałem, ja, że nie da będzie się go powstrzymać. Ale, ale Przepraszam. Proszę. Proszę. Ale ja, ja, ja wydawaliśmy, jak już powiedziałem w OkieBocie, taką grę e, Wonderlust Travel Stories, która była wizual, tak? To było centralnie, bardzo dobre, e, wydaje mi się, że też jedna z lepszych wizual novel, z którego potem wyrósł Wilkołak, świetny RPG w zasadzie nawet, nie wizual ale myśmy w marketingu, e, e, w marketingu Lasta nie używali frazy wizualnowej. Nowel. Tylko interaktywna książka, tam travel, ok. wszystko inne, tylko nie Novel, ponieważ uważaliśmy, że Novel odepchnie ludzi. Spowodowało to dwie rzeczy. No i też po chyba pierwsze... już nie był czas, tak naprawdę, na wizualną no. to, to nie później. ma znaczenia, to nie ma znaczenia, ponieważ to zrobiło dwie rzeczy. Ludzie, którzy kochają Novel, nie sięgnęli potem grę, ponieważ nie wiedzieli, że to jest Novel, a wszyscy inni odbili się, bo w nie wiedzieli, co kupują i co to jest i dlaczego to jest fajne. Więc. Ym, Teraz, jak my zrobimy swoje kampanie w Mówi i tam smukę, to staramy się to coś dokładnie definiować, co to jest za zagra, nawet mówiąc, że ona nie będzie takim może wielkim, mas masowym sukcesem, tak? Bo gdzieś, to, bo gdzieś to potem się mści po prostu. Jasne. Ja też, ja też ze swojej strony rozumiem, że Lem jest ekstra, ale jednocześnie nie. Tak, nie znaczy, jest, no, trudne... jest ekstra. Słuchajcie, jeszcze raz. Lem jest świetny w Polsce. Wszyscy go znamy. Ojciec polskiego science fiction, świetne książki. Niektóre nie za trudne, niektóre niesamowite. Ale gdy popatrzymy na Lema na zachodzie, no to na zachodzie mamy co? Mamy Solaris, który jest filmem George'a Clooney'a. I mamy kongres, który jest trudny i niezrozumiały, bo tam jest potem to przejście w ten świat animacji, który jest w ogóle odjechany. I to są chyba dwa, dwa takie, dwie takie rzeczy, które są ze mną kojarzone. Więc ten LEM, dyskutowałem, bo ten w ogóle przy zapowiedzi tego projektu, Także LEM jest super fajną marką do szukania w Polsce inwestorów i ona pewnie tych inwestorów przyciągnie. Być może jakieś tam jeszcze nagłośnienie w rękach kultury, w pomoc państwa, bo przecież no, promujemy własną kulturę, co jest w ogóle super, tak? Że za pomocą gry wideo my mówimy słuchajem takiego pisarza, to jest najgle sobie gra. Poczytajcie, tak? Bo, bo to nasze. Ja i, też na, nasz akurat nasz, nasz rosyjski pr mówił, że wśród jego znajomych brązuni rosyjskiej i dziennikarzy, i, i twórców i tak dalej, Invincible jest absolutnie prejzowane jako best game ever, tak? gra roku. Tak. Dla nich, bo Lem jest dla nich w ogóle podobno w Rosji do pewnego momentu, jak byłeś w pewnym wieku, to w ogóle wydawało się, że Lem jest e, Rosjaninem. Tak się, tak się wydawało im. To, to mi powiedział człowiek, który, nasz, nasz pierozyk, który jest tam 40 czterdziestolatkiem, który mówił, że e, czytał jego książki i dopiero po iluś tam, po paru latach się dowiedział, że on jest Polakiem, tak? bo, bo widział go gdzieś na jakiejś wizycie w Rosji i, e, i takie było podejście do niego, więc ja jakby absolutnie rozumiem, że, że to jest ciężka materia. I z drugiej strony dla mnie retro... E, znaczy Atomic Punk, przepraszam, żeby być dokładnym. Mnie, że dla każdego standardowego amerykańskiego gracza kojarzy się, jeśli już, to z amerykańskim science fiction, tym takim Trekowym, w którym coś się dzieje, jest planeta, są roboty, ale to, to nie jest. To, to nie jest ambitna, przeintelektualizowana opowieść, tak? To jest taki trochę. Kowbojska, Kowbojski semi-horror w, 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 wersji, w wersji na innej planecie. I, i my nie wiem że może tego oczekiwano, tak by jeśli to. Jeśli, jeśli by się skupiono by tylko na Walking Simulator i na tym, że tam po prostu walki nie ma, bo która taki jakby w niektórych trailerach gdzieś tam by była jakaś obietnica, ale też z drugiej strony, jak widziałem pierwsze materiały, to tak się tego spodziewałem, że to nie będzie. Znaczy, gra ja, ja muszę na powiedzieć, gracza bardzo rzadko naprawdę jest mnóstwo gier na świecie, rzeczy do oglądania, pamiętam, do... Bardzo małe grono, oczywiście tych wokalnych ludzi śledzi ten rozwój gry, komentuje trailery, komentuje Steam Posty, Jarę, ale to jest naprawdę niewielki wycinek. Część osób zwykle zobaczy zwiastun ma jakąś sobie webopinie, kliknie albo nie kliknie, zależą się oczywiście od ceny gry. Naprawdę trzeba bardzo dużo pracy i dużego, dużej społeczności i dużej marki, żebyśmy, żeby te rzeczy, jak nie wiem, no, GTA być może ma, ma, że wszyscy wiemy, czy to jest GTA, tak? No, jakby o, o naszych grach, e, e, czy, czy to są nawet mega popularne gry, naprawdę wiele o, osób nie wie. Na przykład teraz jakby staramy się też przy projektowaniu już od dema DDS-a, myślimy, jak z tym dem wyjść, żeby, żeby, żeby poszerzyć grono odbiorców z naszej tej korowej, dużej, żeby nie było społeczności, ale żeby więcej osób Odnalazło się odnalazło się w tym temie. No mówię, jakby, natomiast no musicie, ja się, musicie się dogadać z Sylwestrem Stallone, który w swoim serialu nowym przyjmuje ory legalny sklep z narkotykami, więc, jakby <śm> też koncepcja, właśnie koncepcja nawet drug dealera się troszeczkę zmieniła. Od pierwszego e, symulatora, tak waszego sprzedają. No ja się ja, Jednak to Czterech, czterech z... lat, tak, bodajże. Czterech lat. No to, ja to się jest... ogromnie cieszę, że takie gry jak Invisible powstają, bo to są gdzieś nośniki kultury i to są takie rzeczy, nawet jeżeli te oczekiwania były. A to załóżmy, że giełdowe bardziej, no bo to mamy, to mamy z giełdy ten, ten jakby spadek z kursu Sawarda, o którym już tam nie będziemy mówić, ale on tam nastąpił. Natomiast to, że powstało takie dzieło kultury Starry z tak znakomitymi ocenami, to, to, to uważam, że za kilka lat będziemy sobie pomyśleć, o słuchajcie, bity ze Star zrobiły taką super grę, szkoda, że wówczas jakby nie o nich takiego sukcesu, jak powinna, ale o tej grze pewnie będziemy pamiętać. Dobrze. W porównaniu do wielu innych, które sprzedały się dużo lepiej i tak dalej, ale nie, nie miały tego czegoś, a tak gra to coś ma, no, jakby... Panie, że takie ci powstają. Zobaczymy, jak to się przedłuży, znaczy długi ogień sprzedażowy, jak będzie wyglądał. Ja z jednej strony rozumiem te komentarze negatywne, które dopiero po jakimś czasie się pojawiły, bo, bo, bo to, ten, te pierwsze ta afera z tą piątką w IGN-ie i, 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 i takie te pierwsze oczekiwanie na to, jaka ta gra faktycznie będzie. To, to był jeden jest... element kampanii, ale potem, już jak parę dni po premierze, ja zauważyłem, że gracze wrzucają, że guys, no jakby fajnie, super IP, ekstra gra. Tak, oczywiście, zagranicznych bardziej graczy, ale polskich też, bo to akurat na Twitterze coś mocno widziałem. I ten outcry graczy był no, dosyć, dosyć uderzający pod tytułem. Ludzie kupiłem gierkę, w której się chodzi przez, 5G, przez 5 godzin i to jest Cinematic, jakby fajnie, ale to tyle. Tam nic więcej w grze nie ma, tak? I jakby każdy ma do tego prawo. Można też docenić tego typu grę konkretnie, ale jeśli pojawiło się dosyć spore, bardzo wokalne grono globalnych graczy, które, dla których ta gra nie spełniła ich oczekiwań. W kilkunastu punktach tak naprawdę, no to faktycznie jest, jest to problematyczna sytuacja. E, I i no, sporo chyba nauka dla wszystkich, tak naprawdę? Czy, co? Znaczy no tak, no naukach. którą... Nie, nie oversellować, ale też może dokładnie, tak bardzo tak, bardzo To pisać, pisać celować, co to jest? pisać bardzo dokładnie i to językiem graczy, tak? Żeby, żeby ta fraza, którą oni zrozumieją padła wtedy. Wtedy pewnie ten autor byłby mniejszy, natomiast mówię, jakby od, zakładam, że o tych grze będziemy długo pamiętać i bardziej od, niż o innych grach, które były sukcesami w tym okresie. No właśnie, to już jakby odchodząc od tego, Grzesiu napisz, czy to odpowiada na twoje zapytanie w tej kwestii. Big Cheese i ich. Wyniki sprzedażowe. 35 tak, tak, kopii w Chinach. Co powiem, to by mnie trochę zdziwiło, bo ja słyszałem, że, że oni jakieś gdzieś tam nawet kampanie influencerskie robią. Ja w Kierach, powiem tak. Więc... Ja, my mamy gry, które mają zakaz w Chinach z powodu tematyki zarówno gry o zabarwieniu erotycznym, jak i gry o, o handlu używkami. W związku z czym my się jakoś dużo z tymi Chinami nie starliśmy. Nasz symulator Burpa jakichś tam oszłamujących wyników nie zrobił. Co więcej, tam jest silna regulacja tego, co może co nie można i to jest inny świat. My zawsze sobie bierzemy, jak my mamy współpracę, bierzemy wydawcę stamtąd, z nim się dzielimy tymi zyskami, wierząc, że on to umie popchnąć, bo na tym zarobi, popchnąć, czyli umie, umie to przecież wygenerować. N natomiast tutaj to nie wiem co to by było, bo przyznam, że nie, nie śledziłem, gdzie ta, ta gra była, jak, jak ona była dystrybuowana, jak ona była reklamowana, zakładam, że po prostu pojawiła się w sklepie i, i Chińczycy ją dostali. To, no, to to tam tyle, też no. jakby teraz chyba wprowadzono bodajże jakiś tam Delcek Sushi, coś w tym stylu. Jakby wydaje się, że tego typu każualowa gra o gotowaniu, gdzie, gdzie dla Chińczyków to czy dla Azjatów, tak to może nazwijmy szerzej. To jest jakiś tam kawałek sportu narodowego, tak? Bo nie, nie sądzę, żeby, żeby yy, Niemcy yy, czy, czy Rosjanie jakoś globalnie się chwalą tym, że jak super gotują, tak? gotowanie, kuchnia azjatycka jest jakby IP samym w sobie, więc... Ale, ale wiesz to, ale też Chiny to jest, to jest państwa środka, tak? To jest ten smog, to jest to słońce, to, to jest naród, który czuje się byciem centrum świata, wokół niego są trybutariusze, a za trybutariuszami to są barbarzyńcy, tak? Jakby I zawsze płakisz, tak? Więc po pierwsze, tamten rynek jest zupełnie inny. Ja w Chinach byłem krótko, ale byłem, to tam się po angielsku w ogóle nie mówi. Tam się, tam się za bardzo ma, ma się swoją muzykę, swoją kulturę swoje referencje i trzeba tam po prostu się wpasować. Te ten mityczne Chiny, które, które są z tym wielkim rynkiem, to jakby moim zdaniem trzeba naprawdę specyficznie tam podejść i mieć naprawdę dobre wsparcie kogoś, kto rozumie, kogoś, kto rozumie ten świat, żeby to wypaliło. Mówię, nie komentuję Biczyta, bo nie śledziłem ale tak kładę, że nie wiem, być może na przykład jest bardzo dużo zakupów w Argentynie, która ma bardzo tanie gry i dużo Chińczyków kupuje przez Ipiny w Argentynie te nasze gry na Steamie, więc jakby nie wiadomo, być może cena była taka. Coś, coś, coś nie poszło. Pytanie jakby, analiza dlaczego, mówię, no my zawsze staramy się korzystać ze współpracy z lokalnym wydawcą, który zna ten rynek, zna, zna influencerów, wszyscy wiemy teraz, że to oni głównie pchają, pchają wiedzę o, o grze do, do swoich widzów, a jak to było nagłasiane i gdzie, nie wiem. No właśnie, bo też Big Cheese miał w pewnym momencie swoje parę minut sławy, bo i okładkę bodajże w jednym z magazynów biznesowych, zwłaszcza także inwestycyjnych. I, i, i święcili pewne sukcesy. Teraz miała być koki Simulatora dwójka przesunięta. Prezes zrezygnował tak ze stanowiska, więc, więc dosyć. To dosyć trudna sytuacja, i jednocześnie, która się rzadko zdarza w ogóle, bo to nie przypominam sobie, żeby w przeciągu półtorej miesiąca jakakolwiek inna spółka growa miała odejście prezesa, bo, bo, bo coś się wydarzyło, ale do końca nie wiadomo co. Prezesa, który wcześniej był na okładce, więc jakby był. PR-owym troszeczkę jakimś e, prowajderem. Zresztą miał w lipcu nagrany bardzo fajny e, QA sesję i, i, i z pasją opowiadał o grze. I potem przesuwamy premierę tytułu, który jest już dużo, długo robiony i jednocześnie no, ma olbrzymią bazę graczy, bo te kółki Simulatora się sprzedało ile? też jeszcze 2 miliony kopii, tak? Czy coś takiego? Czy znaczy tam półtorej? I na sam koniec się okazuje, że flop sprzedażowy w Chinach. To takiego uderzenia w dosyć krótkim okresie. Nie pamiętam, żeby jakiś Polskie studio ostatnio dostało takich kilka Jeszcze, jakby, Ja mogę pod rząd. powiedzieć tak, no jakby żyjemy w bardzo trudnych czasach. Czego są trudne, to teraz mogę powiedzieć. Trudne są z paru po Ja pierwsze, wierzę, że powiesz, ja wierzę. Po pierwsze, po pierwsze mamy bardzo niestabilną sytuację na świecie, czyli jedno wojnę blisko, drugą wojnę zaczęło się dalej. Bardzo silną rywalizację dwóch potęg, która wpływa też na rozwój technologii ale również też, również też procesory, karty graficzne, ceny, transport i wszystko to jest jedno to powoduje na przykład, że jest bardzo trudno z finansowaniem rzeczy, które nie są pewniakami, a wręcz w niektórych rejonach geograficznych się nie inwestuje, no bo nie wiadomo, czy ten Kijów to jest pod Warszawą, czy, 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 czy dalej, czy to w sumie jeden kraj, czy nie. Zdarza się i słyszałem to, są zakazy, czy były zakazy inwestycyjne, to chyba się skończyło. Mamy szarującą inflację, zarówno w Polsce, jak i na świecie, która zarówno podbija wynagrodzenia ludzi, ale też sprawia, że ci ludzie mają mniej pieniędzy na wydatki, więc którzy mniej kupują. A po trzecie, mamy Potencjalny koniec pandemii, bo z tego też mamy to nie wiadomo, że koniec pandemii, jakby tu, tu głęboko nie wchodząc, ale też już mniej siedzimy w domach, możemy wychodzić, więc, więc te wszystkie współczynniki sukcesu, które przez trzy lata patrzyliśmy i jak, i jak rosły, to one to one właśnie się bardzo zmieniły i widać jak, jak te piki graczy, tak? Czyli czy to ile graczy na bardzo spadło, i to na wszystkich produkcjach, które w tym czwartym kwart kwartale więc to wszystko oczywiście składa też to, że ludzie, którzy wpłacili pieniądze inwestorzy tak, do różnych spółek gamedevowych, w tym naszych na przykład, oczekują, że, ten, że będzie CD Projekt i kolejny Weźmy Pamiętajmy, że do cyberpunka to wszystko szło w górę, wszystko rosło i w zasadzie cyberpunk ten... ten Powiedzmy, że nieudana premiera Cyrpanka tak? Zaburzyła tą wiarę i ludzie zaczęli teraz pytać, no dobra, w 2020 w szczycie dałem pieniądze na, na tę grę, to co się z tym stało? Gdzie ta gra pana? No więc mamy też dużą, duże emocje, które się tutaj wiążą. No i to wszystko naprawdę po pierwsze obciąża ludzi, którzy te, te gry robią, dodaje dodatkowego do stresu. A po drugie jest coraz ciężej, tak? Bo ciężko znaleźć finansowanie, jest bardzo ciężko. Czytamy i, i wiemy, że zachodni wydawcy, nawet jak masz kontrakt z wydawcą, to nagle się okazuje, że masz donos niezależne, że nie ma płatności, płatności są odroczone albo wręcz te umowy są zrywane, bo po prostu trzeba redukować, e, redukować inwestycje tylko w pewniejsze rzeczy. No i ten klimat jest jaki jest. E, po prostu po tej hoście, gigantycznym wzroście e, liczby studiów, liczby projektów i tak no, idzie taka mała miotełka, która te bardziej chybotliwe, wymiecie, tak, ale, ale jakie są tego dobre aspekty, tak, dobre aspekty są tego takie, że bardzo dużo osób weszło na rynek, zdobyło jakieś doświadczenie i to doświadczenie będzie procentować w kolejnych projektach, tak, czyli pomimo tego, że teraz e, zakładam, że, 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 że mogą się pojawić jeszcze jakieś złe informacje na, na rynku, bo, bo po prostu mniej pieniędzy są nie trudniej, nie każdy sobie poradzi, to mimo wszystko to doświadczenie będzie procentowało po pojawieniu się nowych studiów, nowych projektów, ci ludzie, którzy stracą pracę odpukać oczywiście w jednym studiu, do innych, Albo jeżeli ta jedna spółka opadnie, to będzie można za jakiś czas z kimś innym założyć z drugą, tak? No przecież to wszystko idzie w falach. No właśnie. Czy Twoim zdaniem też ta teraz BESA, czy kryzys, czy. No bo to nie jest spowolnienie. Jeśli kilka firm pod rząd zwalnia po paręset osób, no to nie jest spowolnienie. Czy Twoim zdaniem ten kryzys nie, nie wpadł nam troszeczkę za szybko, zaraz po yy, hos Bo powiem szczerze. Te, te gry, które. Znaczy, gdyby, gdyby nie te... było dwóch wojen i pandemii, to powiedziałbym, że trzeba za szybko, no, ale. To no bo Świat jednak. Się gry, gry się sprzedawały mega, bo pandemia i jednocześnie się od, odsunęły. Więc jakby ci ludzie, których zatrudniono w 20 roku, to oni nawet nie wszyscy dotrwali w tych firmach do, do, do premier gier, nad którymi pracowali. Tak jakby nie, niektórzy nawet nie, nie doczekali jednego cyklu produkcyjnego, albo przynajmniej jest to zaburzone tak, no bo co innego przyjść do firmy, zaczynasz projekt i po projekcie się zwalniasz po tych dwóch, trzech, czterech, pięciu latach, a co innego przyjść, być zatrudnionym w trakcie pandemii, bo uhu, mamy pieniądze, jest jazda i potem okej, okay, no jednak... Pff. Sorry, trochę żeśmy się przeliczyli. No Fajnie, że się porobili z nami dwa lata, ale ani nie weszliście do firmy w momencie, w którym grę zaczynaliśmy robić, a do tego jeszcze wyjdziecie z niej, zanim żeśmy ją zdążyli wypuścić. To no to, taka dobre, dotyczy... to że ludzie będą ostrożniejsi w prowadzeniu firmy, będą bazować je... Mam nadzieję, że zarówno inwestycje, jak i prowadzenie biznesu na solidniejszych podstawach niż na PDF, że, 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 że robimy grę. Absolutnie to, w to nie wierzę, by ale, ale okej, okay, jeśli tak Nie no, mówisz, jakby, to... nie no, u, u, czekaj, uważam, u, uważam, że, że jak jakby, jakby, z racji zawodu i wykonywanego i tego, to ja czytam sobie, co, co inwestorzy piszą, chociażby po to, żeby poznać, jakie są obawy, czy rzeczy, które trzeba zaadresować i tak dalej, to widzę, że gdzieś ta wiedza Powoli się przebija. Dalej jakby jest jakaś wiara, że są magiczne serwisy pokazujące i wishlisty i rzeczy. To ja mówię, że nie. W sensie, ok, one mogą z dużym błędem coś pokazać, ale bardzo często się mylą, więc należy po prostu inaczej. Ma, mam wrażenie, że wynikowo więcej osób będzie wiedziało, jeżeli będziemy w trudnych czasach, przetrwamy i będziemy dalej w tej branży, to będziemy bogaci się o doświadczenie trudnych czasów, więc ostrożniejsi być może będziemy te gry bardziej planować i będziemy ich za bardzo rozdymać, starać się trochę te kończyć, trzymać, żeby były dobre. Minusy, które będą jak zawsze, no pamiętamy wszyscy przed Xboxem 360 i Xbox Live Arcade. Który tak, wszyscy mógł... pamiętamy, o... no pewno, tak. Przepraszam, to tak. jestem stare. to jakby słuchajcie, był taki okres, jak, jak generalnie chyba PlayStation 2 to był taki, taki okres, kiedy nie było jeszcze Steama, była zabetonowana dystrybucja na, wczoraj, na pudełka. Wczoraj, że ci wejdę tylko w słowo, że wczoraj był na Twitterze tym takim biznesowym, inwestycyjnym growym, ktoś rzucał, że w tym roku jest bodajże 20, chyba 5 tytułów, które tam Powyżej 90 parę średniej mają na metę krytyków, więc takie ostatnie dwa punkty w historii gier były w 2004, więc jakby w, hmm. w, w roku, w którym tam Bioshock i, i tak dalej, więc taki 1994 rok, jak dla filmów, to taki był dla gier w 2004, I, i potem drugi z Wyszkół w 2007, więc, tak. więc od do tego czasu ten w tym roku, ten rok, jest jednocześnie rokiem nie tylko kryzysu wielkich zwolnień, jest jednocześnie też rokiem, w którym powstało bardzo dużo, bardzo dobrze ocenianych gier. Ale to też się przekłada, że tak się da. No bo zobacz, ja gram teraz w Baldura, tak? Mam 90, 80 godzin chyba i je, już chyba kończę pierwszy Axe, bo Kendrickowi to mi w końcu wpierdzieliłem, tak? Tak więc, więc wydaje mi się, a to mi zajęło 80 godzin życia. E, e, jak się pracuje, ma, ma dziecko i tak dalej, to tego czasu nie jest tak dużo, więc ja i, i była ta wyprzedaż teraz jest na PlayStation, to jest moją domyślną platformą, na której gram for fun. Nie do pracy, to tam patrzę: O, Hogwarts Legacy minus się potem Patrzę: Baldura, tyle nie mam jeszcze ze 100 godzin, co najmniej. Mam, mam Cyberpunk'a, mam Assassina, Talos Principle 2. kupione to wszystko, już to są to z 5 gier, To do marca sądzę, że nic nie, nie kupię i pewnie więcej osób tak myśli. Ta liczba świetnych, długich niestety tytułów powoduje też, że te wszystkie gry, które tak świetne nie są. A dodajmy, że bardzo często te, te, te świetne tytuły produkują bardzo duże teamy przez wiele lat, bo mają na te poduszki finansowe, tak? Więc jakby też ciężko, mając pieniądze na przykład na projekt dwóch czy trzyletni, konkurować z takim baldurem, który był z produkcji pewnie ład, pod dychę, tak? Bym policzył, że pewnie to będzie gdzieś tyle zrobione, Bóg wiele kosztował, ale pewnie dużo. Więc ciężko z tym konkurować. W sumie bardzo się cieszę, że takie gry powstają, żeby nie było, ale też ta nadpodaż, że już w tym roku, to też się przyczyniła, po co brać gry dobre, jak masz, masz wybitne, tak? A nie pamiętam, o czym mówiliśmy wcześniej, żebyś jeszcze też odnieść, bo miałem w głowie. No, no, A więc, zabetonowanie, może Zabetonowanie, ja, zabetonowanie Xbox słuchajcie. Xbox no, 360. Tak, tak. tak przed, przed, przed Xbox Live Arcade'em, który, który wystrzelił wtedy, no to nie dało się robić takich małych, tanich gierek, żeby one um, były dystrybuowane, gdzieś się pojawiały. Dopiero Xbox generalnie to troszeczkę. E, 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 odbetonował, a bo wcześniej też mieliśmy takie nudne, stampowe, duże tytuły, część wybitne, a część po prostu były to sequele i SQL. Dopiero pojawienie się tego tej fali gier, wtedy Indie niezależnych teraz to czerwony, to, to to Indie, e, ale wtedy pojawienie się tych, 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 tych pierwszych braidów i innych pokazało, wow, można robić małe, fajne gry i on odblokował tą kreatywność. Więc jakby tutaj zawsze uważam, że Xbox 360 to była jedna z najważniejszych konsolek w naszej historii przez, przez właśnie przez live'a, czyli podłączenie do sieci. Przez przyniesienie do konsol, facetowych e, deweloperów, którzy nagle zaczęli robić gry -konsol na konsolę Microsoftu. No i przez tego Abous e który pokazał, że takie mniejsze niezależne wtedy ówczesie niezależne produkcje e, zarabiają. Są sukcesy, pewno ich filmy, to są ludzie stają się nagle twórcy, gierne stawali się gwiazdami roka, tak? Pamiętamy kolesia Feda, który był słabny, słabny, potem się brał i poszedł, tak? No tak, jakby twórcy w latach 90. mieliśmy Karmaka i, i, i tamto jakby legendy lat 90., deweloperów lat 90., wielkich strzelanek. Wcześniejsi, no to już faktycznie twórcy lat 80. I, i Mario i tak dalej, ale w, w latach 2000. chyba aż, ty, aż tylu bohaterów, znaczy byli, ale jednocześnie. Musieli poczekać na Indie rewolucję, która absolutnie zmieniła całą tak. całą. Ca po ca czym zjadła swoje dzieci, tym, że gry się robi coraz prościej i taniej i szybciej, tych płuców jest coraz więcej, w związku z czym tych małogier jest tak dużo, że albo są wybitne, albo nikt na nie zwraca uwagi, tak? Więc udaje się trochę w gorące złota, tak udaje się jednemu na ile. Ja też dodam w tej analizie, że my, myśmy bardzo często patrząc wstecz jak było, no to pamiętamy głównie te spektakularne e, sukcesy albo spektakularne porażki. No ale te takie szare prozy, game devil, że wyszło, ale nie tak jak miało, ale w sumie nieźle, not great, not terrible, to, to nam to umyka, taka to jest niestety szara rzeczywistość. E, z tego co pamiętam wyliczenia i z tego co my patrzymy... To tak, słuchajcie, nawet u najlepszych wydawców, bo oni chyba oryginalnie zaczęliśmy, to się tych najlepszych wydawców ten to chyba, no te, tak, to ten procent tytułów, które wychodzą i zarabiają na rzecz to jest 20-30%. No, to i tak to jest tytułów. dużo, moim zdaniem. 20-30% jest bardzo dużo. dużo nie? Bo te gry, jak stukną, to stukną dużo. Tak, no gry to jest w tym momencie na, na, naprawdę może być bardzo dochodowym e, biznesem. Nawet jak sobie patrzymy, na, na uważam, że na bardzo dobrego wydawcę, czyli Devolvera, no to zobaczmy, jak oni położyli ostatnie tytuły, i to w tym naszych polskich studiów, tak, jest to, czy 500 która, która parę premier naszych rodzimych twórców wydaje mi się, że mogła tam się więcej dołożyć starań. Więc naprawdę to, to jest trudne i samo skończenie, i ja zawsze stoję na stanowisku oczywiście jako człowiek z marketingu i biznesu, że uważam, że sprzedać grę jest trudniej niż ją zrobić. To takie jest moje zdanie, bo... Tak, i to o tym też się mało mówi, moim zdaniem. Zdecydowanie za mało. Tak, jest wiele wy... świetnych gier, o których nikt nigdy nie usłyszał i wiele mierno które za do, do dobrych deali i inteligentnego pokazania ludziom zostały promowane. Tak? Ten marketing niestety jest konieczny. No, jeśli jeszcze do tego dodamy, bo kilka elementów wróciłeś, dlaczego gry są trudne. Jeśli jeszcze do tego w perspektywie inwestycyjnej dodamy, no, te przyzwyczajenie naszych na pewno lokalnych inwestorów, że fajnie jakby się zaczęło coś zwracać po dwóch, trzech latach. E, jednak musi przejść transition do myślenia tego amerykańskiego, że kapitał zainwestowany to się powinien za 10 lat zwrócić a nie za trzy, no albo tego japońskiego, w którym kapitał to się zwraca dopiero po 20 latach, tak więc wiem, że, że te, te perspektywa czasowa japońska jest dla nas trudna do zaakceptowania pewnie, ale jednocześnie myślę, że to jest taka trochę też duża nauka dla nas wszystkich, także w perspektywie Invincible, absolutnie, bo miałem, że, i, i, i że, trochę... że, że, że ten problem, czy fail, czy nie fail, czy jakakolwiek problematyczna sytuacja z premierą tej gry, moim zdaniem jest jednocześnie punktem wyjścia do, do, do nauki do rozwoju studia, które e, będzie miało jednak grę, która będzie miała na pewno długi łagon, e, która będzie potrafiła też jednak wpływać na, na, na ludzką wyobraźnię e, jeszcze przyszła się nadzieję i trzeba też tamto inwestycję traktować długoterminowo. Wiesz co, myśmy się zderzyli z tym problemem przy, przy premierze Alaskan Road która moim zdaniem była bardzo okej okay, jak na wielkość studia i tak dalej. Tutaj pewnie też byliśmy ofiarą Zbyt mocno rozbudzonych oczekiwań. Natomiast jak, natomiast to, co na przykład dla mnie jest taką wartością, haha, zabieram Dlaczego warto na rod Studio patrzeć, dlaczego warto, czy to inwestycyjnie, czy coś, to zespół, który podniósł o 12 punktów tą, tą, tą ocenę gry w ciągu tygodnia. Grama kilkuset, kilkuset graczy, którzy grają cały czas w nią, mimo że minęło sporo od premiery, i to widać, że okej, okay, jakby ta premiera. Pewnie gdybyśmy odsunęli, dołożyli kasy, mogę pójść lepiej. Natomiast na to, co, na to, co wyszło, to wyszło okej, okay. I, i, ale gra żyje tak? i ma, ma potencjał. To są ważne współczynniki, a co więcej. Też powstała w mega ze... trudnym, konkurencyjnym segmencie, wbrew pozorom. Tak. to też przy, troszkę, wielki, pozorom. przy wielkich, dwóch wielkich hitach, które mają y, y, kilkanaście lat y, historii, doświadczeń i wiedzy o graczach, plus no zespoły, które te gry budują od dawna no i no jest większy budżet, także tak, ale jakby pokazuje to, że, że samo to, że jest zespół, który wydaje grę yy, ta gra nie wychodzi po raz dwa, jest ok, to jest bardzo dużo i to, i to pokazuje, że kolejna będzie lepsza, a, albo ta będzie lepsza i będzie się rozwijała oczywiście zależy się, się od gatunku i, i rodzaju rozrywki, no bo akurat te, te gry ciężarówkowe, tak, to wiadomo, że żyją na deltekach rozbudowują się i żyją jako ten być może w shooterach czy w grach akcji nie jest to, to tożsame, ale tutaj akurat widać, że jest potencjał rozwój, więc to też pozwala chyba inaczej spojrzeć e, e, na te studia i na kariery tych gier. No to też żywolowość odbiorców tutaj y, trochę też zmienia. Y inwestorzy też powinni brać na to poprawkę, tak, tak strzelam, także to też jest inwestorzy, gra... No inwestorzy powinni brać poprawkę nie na, nie na wiedzę, co powinno i tak dalej, tylko na, na, na zespół ludzi, komentarze, czy jest społeczność, jak ona reaguje. Ja też widzę takie duże starcie między... Starcie. Mamy bardzo wokalną mniejszość inwestycyjną, która się na forach inwestycyjnych zbiera i tam w, w swoje emocje przelewa na sp prezesów, spółki, twórców i tak dalej. A zwłaszcza jak, 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 jak na przykład jakaś data czy termin, ten termin jest odsuwany. Ja bym tak, by bardzo długo w Hoście mam takie wrażenie, ono wrażenie ma nie jakieś party na badaniach, ale mam takie wrażenie, że ta brać Game Devowa giełdowa zobaczyła zgodnie z prawdą, że. Ta giełda i te rynki kapitałowe to jest dużo prostsze i szybsze źródło kapitału niż banki, dochody i wydawcy, itd. i tak dalej. W związku z czym zwróciła się w tę stronę i też trochę komunikację ustawiła sobie bardziej pod giełdę niż pod graczy. Teraz wracamy do tego, że jednak o wartości spółki tej inwestycji giełdowej jednak świadczy sukces gry i gracze, bo to gracze wygenerują dochód i potencjał spółki, a inwestorzy się na nim zarobią, a nie odwrotnie. Tak? Więc teraz gdzieś wydaje mi się, że duża jest rola osób na mojej pozycji albo innych, po prostu, którzy jednocześnie chcąc, nie chcąc są na tym kapitałem, żeby edukować. Tych inwestorów, że przesuniecie daty premiery, to dobrze, tak, że jeżeli, jeżeli spółka ma środki, bo czasami jest taka smutna historia, że spółka nie ma środków i wiesz, na przykład nie zdobędzie skoro, żeby te, tę grę poprawić tak bardzo, jak by chciała a trzeba zarabiać, żeby móc rozwijać sami zespół, czy go utrzymywać, więc wydajemy grę gry niedoskonałe. To, to są takie bardzo trudne decyzje, których nikomu nie zazdroszczę, mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej w branży, ale wiedza o tym, że na przykład przekładamy premierę na późniejszy termin, żeby ta gra była lepsza, to powinno być zamiast sygnałem, że ok, być może moje zyski będą no to... trochę odsunięte, ale mam pewność, że będą, mają większą szansę na realizację, no to... niż gdybyśmy, te, gdyby te gry były wydawane zawsze, zawsze wtedy, kiedy jest pierwszy czy drugi komunikat. Ze swojej strony dowiem, powiem, szanowni Państwo, jeżeli to są inwestorzy, to naprawdę długie zapowiedzi, dokładnych tak premier, to proszę, to jest przymrużeniem oka, zwykle wiemy tak na, jeżeli są takie gry, które są tylko cyfrowe, to na miesiąc wcześniej, może troszkę wcześniej, oczywiście duże gry pudełkowe mają dłuższe czasy, bo to pudełka wydrukować, wytłoczyć, wysłać do sklepów, to zajmuje kilka miesięcy, no ale jeżeli to są takie gry, no indie, doublejowe, to jak ktoś zapowiada na pół roku do przodu, to Oby mu się udało, natomiast należy zakładać, że być może ta data się troszeczkę zaprzód bo mówię, tworzenie gier, niestety, możemy też oczywiście trochę je odmitologizować, to nie jest jakieś niesamowite przedsięwzięcie, które się nigdy nie powtórzyło. Każdy, kto robi rzecz, która się ma wydarzyć na datę. Dano i składa się z wielu różnych elementów, czy twórcy koncertów, konwentów, ludzie, którzy wydają pisma, czy, czy i nagle, jak to się składa do kupy i się okazuje, że suma wszystkich opóźnień dookoła dodaje się tylko jednego wielkiego opóźnienia, albo coś nie działa, albo coś wymaga, jedna rzecz psuje drugą, to wszyscy wiemy, jak to się siedzi po nosach, składa, montuje, no, bo, bo jest termin, czy ktoś nie przyjechał, trzeba znaleźć zastępstwo. To tak samo jest w grach, Dokładnie tego, te gry nie tak zawsze do końca wydano, kiedy się pojawią i jakie, bo dopiero pod koniec my się orientujemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i czy tak. Ta idea, którą mieliśmy kilka lat temu i która była fajna w prototypie po trzech latach to dalej jest fajna, czasami nie jest. Ja myślę, że w, teraz raczej należy się spodziewać, że nie będzie. Ja miałem, że y, wszystkie zespoły produkcyjne i producenci powinni się przyzwyczaić do tego, że jakkolwiek genialny mieliśmy pomysł dwa czy trzy lata temu, y, to, y, to jest bardzo duża szansa. Wręcz pewność że ta gra już nie będzie fajna, że już pojawiły się inne e, konkurencyjne gierki. I, I może też do tego trzeba się przyzwyczaić, że. Znaczy, polecam robią rozpoznanie bojem, Robiąc bojem grę, trzeba, trzeba ją cały czas też modyfikować do oczekiwań rynku. To się tak, robi na gorąco okay. i absolutnie, jeśli ktoś teraz to jest w stanie umieścić w raporcie finansowym, bo w tym jest trochę problem z Invincible. Także jakby włożono pieniądze w zrobienie hmm. gry, niby duże pieniądze, potencjalnie gry, które miały się jakby dużo sprzedać, ale jednocześnie ja tamte pieniądze zainwestowane w tą grę raczej bym widział jako inwestycja. Tak jak ty mówisz otwarcie w zespół, który zrobi kolejną grę. Jakby te pieniądze zainwestowane na początku, one są nie w tego pierwszego Invincible, tylko w tą drugą grę, która już ma duże szanse. Znaczy, możemy e, sobie tak. tak, możemy zrobić roboczo, że pierwsza gra danego studia bada jakiś ten i sprawdza słuszność koncepcji, druga gra tą koncepcję rozwijał doskonale, natomiast w trzeciej jesteśmy już w tym otwarcie, kiedy ta gra będzie... Gdy wiemy, co robimy, kim robimy, jak robimy, mamy doświadczenia, więc oby w drugiej, a najczęściej w trzeciej grze, co świetnie widać na przykład w CD projektu Wiedźminów. Tak? Znaczy, ja powtórzę, bo Dhamacie, jak my się powiedziałem, pierwsze, gdybyśmy wzięli tego pierwszego naszego wymię, tego naszego grala, który nas wyniósł na zachód i że świat spojrzał, że nie tylko papież, Polak i Wałęsa, ale również Gerald. Tak, i Obasa, i Gerald, to ten Gerald, jakbyśmy wzięli pod uwagę to, jak on się sprzedał na początku, to byłaby straszna porażka. Przecież to, to forum bankiera to by wrzało, ludzie by szturmowali je ulicę Jaki gdzie są moje pieniądze złodzieje. Tymczasem trochę czekania i mamy jedną z największych serii rozrywkowych na świecie, która chyba jako jedna z wogóle przebiła się do, do, do mainstreamu z tych nowych rzeczy. Mamy serial na podstawie gry, no bo wiadomo, że książki, ale to gra, gdyby nie sprzedaż gry i, i to, że ta gra jest tak wielka i, ta, i ma tylu odbiorców, to na by się nie, nie zainteresował tym Sapkowskim, tak samo jako minulema, no. Tak. Znaczy, no pamiętajmy, gdyby, się, gdyby wszyscy deweloperzy, e, już nie, 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 nie lećmy w świat, ale nawet ci będący na polskiej giełdzie, gdyby wszyscy dostali takie poduszki finansowe ale też no, jakby bazowanie na takim doświadczeniu, które CDB miał za sobą, ale na pewno same poduszki finansowe i też czasu tyle mieli, czyli dekadę, każdy, no to mnie wiem, że taką miarą można by wszystkich e, e, określać, tak, bo jednocześnie e, CDB miał tego czasu trochę m, na... na, na e, Dojść do punktu, w którym został rozpoznawany globalnie. I tak samo Techland, tak? I, i mnie że wszystkie historie nasze polskie game tak będą wyglądały. Tak, ale też, tak. Też, też, też na przykład ja wróćmy do tego misji, do tego Eleven Bity, które moim zdaniem to, że produkują ten minifunk entertainment i z tego. Zrobili swój oręż, bo to im się sprawdziło i zarówno we of Mine, jak i we Frospanku, że oni są takie głębszą rozrywkę. To super jest, nie? W sensie słuchajcie, no tak i, i, też, i, te, i też to, że 30% produkcji zarabia na resztę, jest, to też się sprawdza, tak? Znaczy ważne jest, żeby Eleven Beach studio promowało takie tyle, bo to uważam bardzo fajny wkład w rozwój. Nawet w naszej branży bo zawsze były te dyskusje, że te gry są takie głębokie i tak dalej, ale jakby co, to wchodzimy do tego Call of Duty i tam się strzelamy, czy, czy mordujemy się w GTA, ale proszę bardzo, może być, ale nie tylko, bo jest ten wydawca, który z sukcesem promuje tego, tego, tego rodzaju rozwiązania I, i tutaj macie tytuły po prostu o, o głębszej treści, niektóre bardziej niszowe, jak Invincible, niektóre szerokie jak gry takie czyli ten Frostpunk, tak, i, i to super. No, zobaczymy, jak te kolejne parę miesięcy będzie kształtować się dla bitów. Znaczy, jest... jako uczestnik rynku kapitałowego, bo bo... bardzo. Wysz, te współ... słowa. Nie rynku, ale społeczność, przecież to jest absolutne odhumanizowanie tego, czym są ludzie, inwestorzy. Tak, sprowadzam jako, jako osoba, która, która aktywnie współpracuje z inwestorami, życzę jak najwięcej sukcesów w polskiej branży, ponieważ one muszą zbudować to, co. To to najważniejsze, czyli nadzieje na to, że, że będzie dobrze i ta, ta nadzieja uwolni portfele i chęć inwestowania. Dobrze, tak. Bądźmy społecznością, a nie, a nie rynkiem kapitałowym. Tak. Jesteśmy ludźmi, pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, a nie chodzącymi portfelami. Jeszcze, um, jeszcze. Tak, no, ja, ja wiem, znam twoje tendencje do, do, do pójścia w e, cyborgi i e, wierszno-świadomość. Tak, więc jakby... Trochę, tro, trochę bałem się poruszać tego tematu, ale, ale już teraz chyba za mało czasu, żeby to rozgrzewać. Ale tak, drodzy Państwo, na, na pewno bo, ch chciałbym każdego gościa co najmniej ze dwa razy za zaprosić, żeby móc porównać sobie pewne rzeczy, o których rozmawiamy i też jak się zmieniamy, więc mam nadzieję też, że Piotrku dasz się zaprosić po raz tak kolejny ja porozmawiać, jak porozmawiać, ale już wtedy postaram się ustalimy sobie te tematy na początku, które absolutnie nie będą growe, ale, ale będą nerdowskie i ciekawe. I... I czekam też aż w jakimś tvn nie, czy, czy w Polsacie, czy w jakiejkolwiek innej dużej telewizji zaproszę człowieka takiego nerda, Specjalista, eksperta, nerda, który będzie gadał stricte o nerdowskich rzeczach. Nie, że tam co pan myśli o tej grze, czy to fajnie, czy to dobrze dla naszych dzieci. No Udaje mi zaprosił... się przemycić te nerdowskie tak, no, to rzeczy. Takie hardkorowe, wiecie, że Warhammer 40 to faszystowska, to, to promocja faszyzmu kosmicznego. nie? Jakby, co pan o tym sądzi? Nie? Czekam, aż to będzie w telewizji. tak? Boże, to ciekawe zagadnienie w ogóle jest. jest. Tak, tak, absolutnie. Warhammer 40, czekam na... na, na... Naszego świętego Henrygo Cavilla, który yy, może to będzie. Tę markę znowu na. na tak, myślę, na, na że to będzie salony. powrót wielkiego nerdyzmu. To Henry Cavill yy, na, na, na gigantycznym, czy w gigantycznym mechu yy, w serialu za 70 miliardów dolarów. Heretyków rozrywa na No, a żeby nie skończyło się jak Tolkien i waca Pierstyni na Amazonie, bo też pieniądze były duże w trzecim odcinku stwierdziłem, że w sumie to nie mocno chodzi. <słuch> Nie ma to znaczenia, na szczęście. Też trochę jesteśmy, oczywiście, w, na końcu kapitalizmu, i kolejny film Marvela też szoruje odno. Ciekaw, czy te trendy są powiązane. To, to, to co u nas się dzieje, no, o, o, Oczywiście. I, i Marvel, Mówię, znaczy, i. Znaczy, co jest kre, ja, teraz tak, absolutnie serio. Ja nie jestem moim filmu filmów Marvela, podobały mi się ze 3 i 1 serial. Uważam, że jest to beznadziejnie głupia. Natomiast uważam, że utrzymanie przez Tyle lat, bo to chyba 2000 którego są Ci Avengersi? To jest nawet 2007 chyba z 2007 bodajże. Myślę. No więc właśnie, to jest okropnie długi Utrzymanie poziomu i zainteresowania jednym zjawiskiem, jednym uniwersum tak długo, przy tak duże produkty tytułów jest niezmiernie trudną rzeczą. Przecież to w tym, w tym kulcie tych nowych bogów, czyli, czyli tych superbohaterów, bo to jest trochę jak panteon boski, nie? Wytwarzany. Naprawdę, żeby to się nie opatrzyło, nie, nie zgubiało, jest, jest koszmarny. Uważam, że i tak dobrze żarło i długo im, im, im się udawało, zwłaszcza biorąc pod uwagę upadki tych Gwiezdnych Wojen i innych tych kultowych rzeczy, które no, nie wytrzymały chyba próby czasu, czy, czy próby reanimacji na dużym przemianie ekranie, bo serio, bo to, 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 to spoko chodziło. No tutaj to bym e... się nie zgodził, bo jak, według Amerykanów myślę, że nowe z Wojny no, mają swoje problemy. Ale yy, tak jak sobie poczytasz. No dobrze, to... Tak jak sobie, poczytaj sobie amerykańskie opinie, amerykańskich krytyków, amerykańskiej społeczności. Nowe Stołosy mogą mieć swoje problemy, ale to nie jest tak, że to jest yy, failowa yy, trylogia, tak. Dobrze, znaczy to powiem, że poza DD Survivor tych gier to za dużo już nie zobaczyliśmy w tym uniwersum i jakby. A... Każdy, w każdym razie, uważam, że tak długie utrzymanie e, uwagi przy produkcji, dużej produkcji treści, no nie mogło skończyć się inaczej. Sorry, w sensie, zmęczenie materiału musi być. E, myśmy wcześniej tak długo wylubili te alieny, tego Tolkiena, te Gwiezdne wojny, bo myśmy mieli trzy filmy na 20 lat, trzy książki na, na 40, i tam, jakby wychodziły nowe alieny, to też byliśmy poniekąd rozczarowani. Nie? Przynajmniej ja byłem. Więc, więc, więc mieliśmy te kultowe, co że żyły u nas głównie w Jak potem się pokazało, że trzeba zarobić i zrobić ten film teraz tak, żeby on zadowolił jednocześnie tych starych pryków jak ja, ale też schwycił tą nową młodzież jączorową, czy by trzeba zmienić pod nowe wymagania, to jest koszmarnie trudna rzecz. No. A zwłaszcza jak, jak w tym Marvelu skalujesz to zagrożenie, bo przecież każdy kolejny super musi być jeszcze groźniejszy od poprzedniego. Jak poprzedni spojrzeniem rozwalał ci przeświaty galaktyki, to, to teraz. no? Chcę zaznaczyć, że, że Marvel pod koniec zaczął być więz, b, 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 większymi gwiezdnymi wojnami niż Gwiezdne Wojny, taką scenę w tam Mister Marvel czy czymś. Jak jedna kobieta wylatuje poza planetę, zatrzymać Federację Kosmicznych, Galaktycznych Piratów czy czego, czyli generalnie jesteśmy w Gwiezdnych Wojnach. To toż nie jest, to jest Spider-Man, który się gania po Nowym Jorku, to są nowe Gwiezdne Wojny. Więc jak tak się wyskalujesz w zagrożeniu, to co innego może przejść. No to ma multiświat, dobra, ale mieć się multiświat i tego koleżanka, który w tym multiświecie wszystkich też na pół załatwił, czy coś. I co dalej? No zauważ pisiar? też, że jakby mieliśmy ten jak 94. był złotym rokiem dla filmów w ogóle globalnie, czy, czy amerykańskich, tak, i, i mieliśmy e, rewolucyjne filmy, jakby de, klasyki klasyków, e, to potem w, na przełomie, czy na, na samym początku wieku, czy na przełomie wieków, e, mieliśmy jednocześnie Matrixa Wacy Pierścieni i Harry Pottera, e, czyli sytuacja, w której Trzy niezależne wytwórnie zrobiły trzy wielkie IP na bazie trzech, jedno, trzech jednocześnie bardzo głębokich IP z trzema różnymi setami aktorów, tylko tam y, y, nigdzie nie gdzie pokrywające się. I jednocześnie wszystkie trzy wypaliły, wszystkie trzy były ekstra poza powiedzmy Matrixami, kolej, kontynuacjami, ale jednocześnie jako koncepcje y, takie y, popkulturowe i też biznesy absolutnie no, rozwaliły system. To podczas no tego czasu. Pi, od 25 lat nie, nie, chyba się to nie zdarzyło, żeby trzy de facto stricte konkurencyjne ze sobą produkty czy jakby grupy IP, tak, takie takie behemothy, e, IP zderzyły się w popkulturze i wszystkie były decent albo wręcz, jako władze piszcini, moim zdaniem, nadal jest legendarnym i jakby niezniszczalnym wręcz momentami e, e, kawałkiem kina. E, Chyba się nie zdarzyło że jeszcze do, do, do dzisiaj, żeby... Widzę, że masz ten do czasów przedinternetowych, czasów streamingu na produkcji treści. Owszem, tak było, gdyż w owym czasie filmu powstawało mało, a dystrybucja była beznadziejna, ponieważ e, e, było jej mało i nie powstawało codziennie pięciu seriali na sześciu serwisach. I, I co więcej, wtedy jeszcze nie mieliśmy tej atomizacji społeczności, ponieważ wszyscy się identyfikowaliśmy raczej do grupy, niż, niż to nikt mnie nie rozumie. Jestem samodzielną ludzką, i tu się jeszcze bardziej rozpadłem na kolejne podgrupy. Więc wtedy jednoczyliśmy się wokół tych, tych, tych zjawisk, ale mówię, były to, były to czasy przed. Ten internet raczkował. matryca ściągaliśmy wszyscy w ASF-ie. Czy, czy w innych dziwnych formatach przez 4 dni, więc trzeba było iść do kina. Teraz takich premier jest mnóstwo, tylko o nich nie wiesz. A z że jest ich mnóstwo one się rozbijają. To, to trochę dobrze widać, jak się na przykład rozpadają takie te duże społeczności. Na początku, ja wywodzę się z fandomu fantastycznego, na początku wszyscy byliśmy razem i ci od UFO, i ci od książek, i ci RPGowcy, a potem karciarze, potem gry komputerowe, A potem się okazało, że. To się tak rozrosło i rozeszło, że to też nie gadają za bardzo mi od książek. A ci od książek tutaj od gier w ogóle nie rozumieją, a te kraśniaki to w ogóle są pariasi wszystkiego. I tak samo z glaczami gier wideo. No zobacz, że kiedyś wszyscy graliśmy we wszystko, no a teraz przecież ten esport, który gdzieś tam się wypoczywa, to jest totalnie odmienny świat. Ci ludzie nie interesują się grami, grają w jedną grę, a co więcej, być może grają w Dota, to nie grają w CS-a, a jak grają w Lola, to nie grają w coś innego, bo na to nie ma czasu. Więc to, do czego tęsknisz, to jest stare jeszcze taki świat, gdzie duzi, du, duzi nadawcy mieli, mieli monopol dystrybucji treści i mogli powiedzieć, my, co myślę, że to ja jestem, i to zobaczysz że to ja jestem dziadem w tej rozmowie. gadem damn. Drodzy Państwo, nie mój e, Słuchaj, no jakby no, ja ostatnio widziałem tonę osób, która się jara One Piece'em, czymś tam, jakimś tak. ten, na podstawie czegoś anime, jakiś bieg, wielki, mega pop kulturowy hit, którego jeszcze nie zdążyłem obejrzeć, nie znam. Tutaj ja ludzie się jesteś, jarają... Ja myślałem, że ty jesteś animowcem, ale widzę, że, że nie. Kilko, tylko kilka Wiesz, jakby, ja jednak to... ale wracając ma, ma, i, ma, i te banki dostają swoje rzeczy, one są wielkie wybuchają, znikają, po prostu jest ich bardzo dużo, mamy nadprodukcję treści i inflację treści, co powoduje jedno po pierwsze te treści będą robione do coraz mniejsze grona osób bo coraz więcej będą twórcy nas wiedzieć, aż pewnie gdzieś tam w transhumanistycznym, m, m, mrocznym śnie będziesz miał seriale tylko dla ciebie ale takich rzeczy nigdy nie sensie oglądać, ponieważ będzie patrzył na twoje impulsy, czy reakcje biochemiczne w ciele, ta scena działa to więcej, tak? Proszę bardzo. Książki pisane, opowiedzenie? Proszę bardzo, czekaj GPT, prawdopodobnie niedługo będzie mógł pisać swoją na opowieść, w której będziesz główny bohaterem. Będzie taka, że zawsze oni się trzyma w tym. Nie ma już sensu robić, e, e, robić e, e, takich dużych, wielkich e, widowisk. Oczywiście staramy się, ale prościej złapać tą niszę, ochwycić się, złapać ją za gardło i trzymać i wydusić pieniądze, no po prostu. E, tak. C teraz, teraz proszę Cię, idź do telewizji i też im to wytłumacz, bo mogą nie wiedzieć. Mogą tego nie wiedzieć. E jeszcze na sam koniec, e ale tak, dziękuję za szybkie przejście do, 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 do meta-uniwersum po prostu i, i, i snów, snów robotów. E Grzesiu jeszcze ja pyta e na sam koniec, czy solidniejsze odbicie na rynku gamedewowym w zakresie pracy i inwestycji? Zobaczymy już po pierwszym kwartale 24, czy trzeba czekać dłużej, bo PCF i Unshared Studios jeżeli zatrudniać, ale rynek jest nieosiągalny dla juniorów, kiedy można oczekiwać zmiany w tym zakresie? Józef, bardzo fajne, trafne pytanie, trudne. Nie wiem, czy zwrócimy od snów robotów nie, do. Nie, wiem, czy możemy cofnąć ja, się ja, do... to, ja nie wiem, szczerze, to jest to świetne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Musi być kilka sukcesów w branży, żeby one uwolniły inwestycje tutaj po prostu. Na razie mieliśmy serię raczej negatywnych komunikatów do potencjalnych inwestorów, którzy zobaczyli, że te inwestycje przez ostatnie pół roku, dobrze mówię, to jakby nie spełniły, nie mówię, żeby były khapu, ale nie spełniły pokładanych oczekiwań. No też debiutów e, nie było dobrych, tak debiutów, tak? debiutów nie, ale to wiesz, jakby trudno się dziwić, tak, e, e, żeby nie było. E, szanowni Państwo, te same problemy, które my widzimy w branży gier, to są razy tysiąc w e -commerce. Kiedy te e commercey się nadmuchały na roty przez pandemię, kiedy nagle wszystko miało z dronem, do mnie autonomicznym, zapukać do tego okienka, i tutaj, Piotrze, proszę bardzo, Twoje poranne siadanie. I się okazało, że co, że psikus nie ma. Jak będziemy mieli dalej taką inflację, że ludzie tracą jedną pensję, że kombinują, przestawią gdzieś na wakacje i tak dalej. Hmm to ludzie nie będą albo gier, albo jeszcze, jeszcze jedna ciekawa rzecz, że, że cena gry jest zero teraz, tak, w sensie te gry wszyscy wiemy, że będą taniałe, do tego dochodzą nam Game Passy, PlayStation Plusy, e, Prime Gamingi i inne subskrypcje, które powodują, że jak teraz tej gry nie kupisz, to za pół roku, czy za rok ona się pojawi, w którym masz pewność tego, tylko największe tytuły, najwięk te, takie wiodące do jak Last of Us, e, e, Spider-Man, -y to może potem się na innej platformie, jak e, to PlayStation e, albo wylądują e, gdzieś tam. Ale żyjemy w epoce dużej zmiany technologicznej, i tu jest też gigantyczne zagrożenie dla branży, zagrożenie szans, czyli, czyli te subskrypcje jak Game Pass i inne. No bo zobaczcie, bo teraz będzie tak, że twórcy gier nie będą czy byli gier dla graczy. Twórcy gier, gier będą robili gry dla dla, y, 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 dla bożka Game Passa i też się nie wyczuć. co Game Pass może kupować, co, co, co weźmie ode mnie Epic, kto sfinansuje moją produkcję, no bo na rynku jest ciężko, więc te pieniądze przyjdą od, od takiego partnera jak Game Pass, no trzeba myślić grę taką, żeby Game Pass wziął, a jak Game Pass no zobaczymy, nie? Więc tutaj, bo to jest, bo to jest przede wszystkim i dotarcie, i ciężko konkurować po stronie wydawcy z Grąza Da, załóżmy takie indie do 80 800 zł z grom, za którą płacę za 100 gier 4 zł. No to po prostu ekonomicznie sorry, ta gra musi być genialna, szansa, że nasza gra jest genialna jest, potem, jest odwrotnie niższa, tak? Więc życzę każdemu od niektórym wychodzi, w większości nie wyjdzie, no bo takie tak jest życie. Więc kiedy będzie odbicie, to ja nie wiem. No na pewno nie do końca roku, bo mam wrażenie, że... że, że to pytał o koniec pierwszego kwartału, pytał Grzesiu. Nie wiem. To jest, bo trzeba zobaczyć. Bo to jest Dużąa niedaleko. To, to jest w tym trzy miesiące, tak, bo grudzień Słuchajcie, nie jest no, miesiącem biznesu. Tak. Mamy, mamy, mamy tą maturga bitów. Strasznie kocham to, że oni pokazują Warszawę i, i tą polskość. To jest dla mnie naprawdę Jaram się. Chciałbym takie rzeczy robić, jak oni robią. To jest super pomysł, abstrahując od gry na razie. Więc mamy tą maturga, mhm. mamy House flipera pod koniec roku. Jeżeli się do, 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 to jest dziwny termin, no, ale jeżeli się utrzyma, to mamy. Zobaczymy, jak im pójdzie. Jak zobaczysz, że te gry wychodzą yy, i są sukcesem, yy, i co więcej budują nadzieję, a, a giełda z nadzieją, tak? A pieniądze z zaufaniem, giełda z nadzieją z zaufaniem, czyli ludzie czują, że to się może tylko bardziej rozwijać, to, no, to będą te jaskółki. No to, to są takie dwa pierwsze baloniki próbne. Zobaczymy, jak nasze demo drag dealera. To się powinno nie niebawem okazać, jak ono, jak, jak, jak ono zażdże, co nam też powie więcej o tym, czy idziemy w dobrym kierunku. Ale patrzyłbym po tym, bo póki co to, to nie ma innych jaskółek. No, nie widać. Bardziej widzimy, coraz. Trudniejsze rozmowy z wydawcami, coraz bardziej restrykcyjne sprowadzanie milestone'ów, mówię, uwalanie tych milestone'ów. No już jakby nie wiem, czy będzie. Zdrywanie kontraktów wręcz, tak, które prowadzą też do, do zwolnień. Natomiast, żeby nie było, ten rynek się odbije, tak? Znaczy, nie, bo ja nie wiem, czy do... też w grze jakby deweloperskiej, publisherskiej, czy może być dużo trudniej, tak Bo jeśli niektórzy publisherzy pozwalniali europejscy po 100, ileś tam osób. Tak? Już pomijam, co robiło 100 osób u europejskiego publishera. Znaczy jest szacunkiem dla, 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 dla pracy ludzi, ale jednocześnie jak patrzyłem na niektóre tam portfolio, to tam, no okej, okay, to... Co wy tym robiliście, tak? Mieliście dwie gry na krzyż rocznie, czy tam cztery razem z delcekami, i u was pracowało 60 czy 70-80 osób. Tak, no to kamanta, jakby nie oszukujmy się, nie? Eee, tak, no Embracer zwolnił 900 osób, mówił Grzesiu, ale, ale jakby Embracer no, jest. To, ale czym Embracer żył na, na fali wzrostowej i on, on rósł z tego, że rósł, tak? Ludzie uważali, że będzie rosło, będą rosły zyski, więc inwestowali w zyski. Pamiętajcie, że dla, tych, dla dużej części tych inwestorów te gry nie mają znaczenia, czy, czy oni inwestują tam w ziemniaki, w gry, czy coś, tam patrzą na współczynniki. Ja ostatnio odkryłem, nie ostatnio, samo, te analizy totalne, tak, to jest taka analiza totalna, finansowa i tam są pokazane w ogóle wykresy kursów akcji i koleś, który mu powiada, że na podstawie wykresu to on sądzi, że ta firma się tu odbije, tak? Więc ta, ta gra, ja, ja bym w ogóle tą giełdę, chciałbym, żeby ona się troszeczkę odsunęła i przestała wpływać na produkcję. Jest, jest, jest celnym e, 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 źródłem jakimś tam pozyskiwania kapitału. Mam nadzieję, że, to, znaczy mam wrażenie, że teraz to źródło, jako dominujące się zmieniło, było dominujące przez, przez, przez kilka lat. Teraz, teraz wrócimy do pasywnego dochodu z poprzednich gier e, wydawców albo, albo samofinansowanie. Pamiętajmy też, że można grę finansować po prostu swoim czasem i tłucą po godzinach i wydawać. A, a, no Albo się a, zapożyczyć ten... też, nie, no bo to jakby a, no to... takie były historie z początku tak. tej takiej polskiej indii rewolucji z roku tam 13-14, tak? To nikt tam w 14 roku, e, tak jak nie wiem, no, Gloria Victis, nikt tam nie wchodził na giełdę, bo robimy no, Gloria nawet Victis. W tak, nie Borysa, się... wszystko w porządku, brat pożycza. Pieniądze na tak. raz tak? Tak, to też tak jakby daża. takie były początki, więc jakby teraz takie przyzwyczajenie, że no, bo inwestorzy nie dadzą pieniędzy, no, no może i tak, no bo, bo jest jak jest. Jakby też rozumiem inwestorów, rozumiem, ale nie rozumiem, ale znaczy chcę podkreślić to, bo myślę, że też nie jest do końca to tak w pełni rozumiane, że gry, no, gry nie są towarem, tak? To, to jest produkt kreatywny, który, który się sprzedaje tak naprawdę nawet nie w tych odstępach co premierę, tak, się sprzedaje w dużym baczu, tylko... Co wyprzedasz się sprzedaje. Tak, sprzedaje się wyprzedaż, jak się nie sprzeda wyprzedasz, to czekamy, żeby premiera była decent, a jak premiera będzie w miarę decent, albo trochę poniżej, no to czekamy, żeby był duży og długi ogon, ale jednocześnie budujemy, tak jak mówisz, potencjał ludzki do tego, żeby kolejny tytuł sprzedawać i, i tak to wygląda, taka de facto no Tak, no, wydawca... doświadczenie, no jakby mówię... No bo to tak, tak jak z muzyką, gry... tak, no tak jak z muzyką, jeśli wydawnictwo y sprzedaje muzykę, y sprzedawało płyty no, no to, to dało się policzyć i dało się policzyć, ile Britney Spears kolejnego albumu może sprzedać, ale de facto, jak wydawnictwo było na giełdzie, no to nie, jej wynik nie tylko liczył się od Britney, ale też od tych artystów, których się podpisało I, i oni robili portfolio młodych twórców, którzy sprzedawali muzykę za parę lat. I tak faktycznie wygląda też biznes game tak? To dzisiaj robię grę po to, żeby ściągnąć do firmy potencjalnych, fajnych ludzi, którzy będą ze mną pracować przy kolejnej grze i ten inwestor nie inwestuje w moją kolejną grę, tylko inwestuje w to, żebym ja mógł mieć ławkę rezerwową przygotowaną na kolejny duży sukces, bo się okaże, że z drugą grą trafimy trochę bardziej e, zajtkaistem bo za każdym jest no, historia o... chaosu, bo nie da się faktycznie nie, myślę, że tyle jest teraz czynników zewnętrznych, że nie da się określić, co będzie za za 2, 3, 4, 5 lat. Absolutnie nie, żeby to... nie było że, że, żeby nie było. Są jakieś współczynniki, które można popatrzeć społeczność, dyskusje

tak, te łyślisty, te, które tam się budują i te, te rzeczy jakoś tam wskazują, jak to idzie, tylko mówię, trochę, 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 niestety, czy stety, no stety, bo to dobrze, będzie wymagało więcej zaangażowania i wiedzy od inwestorów yy, branżowej, od gra, żeby móc ocenić ich potencjał, jeżeli nie chcą tych pieniędzy po prostu stracić i to, co mówimy, jedno, to są oczywiście inwestycje w studia, czy, 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 czyli, 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 czyli kasa w spółkę, no a przecież mamy też, mamy też wydawców, którzy po prostu inwestują w projekty, no i to też jest jakimś weryfikatorem, tak, znaczy nie oni widzą tych projektów dużo, widzą tych piczy dużo, widzą tych prototypów więc tylko niektóre będą finansowane, ale to też całościowo spowoduje, że tylko te projekty, które przeszły pierwszy etap weryfikacji przy pozyskaniu kapitału od, od wydawcy branżowego, będzie spowodowało, że te prostu będą prawdopodobnie lepsze. tak? Mówimy, że będą wszystkie bardzo dobre, no ale ja, dużo się odsieje dzięki temu. Dobrze. Trochę pogadaliśmy, nie powiem, ale ja przeszedzieliśmy... też wiesz co, tak, chyba tak tak mi się wydaje, nie, tak naprawdę fajnie było, żebyś, dziękuję za, za wszystkie poruszone tematy, bo, bo trochę się tego zebrało ale tym, tym, tym fajnie posłuchać kogoś, kto no, na pewno dużo szybciej gada niż ja, więc więc aż, aż przyjemniej się tego słucha ale jednocześnie trochę żałuję, że czasami nie, nie zwolnisz po to, żeby którąś inteligentną myśl bardziej tam podkolorować, bo, bo się okazuje, że że ten naj... Często bardzo fajne twoje zdania, je mówisz na takim końcowym oddechu i jakby już zaczynasz kolejną myśl te na końcu fajne zdanie gdzieś tam umyka. Ale to mnie że to da się przepracować z jakimiś się, specjalistami. Nie. Ja chciałbym spytać jeszcze na sam koniec wiesz, o Ciebie, o Movie Games, o to, o to gdzie jesteście. Takie małe, ma, małe, małe może nie podsumowanko, tak. ale co u Was, na czym siedzicie, co teraz jest Waszym fokusem, jak, 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 też, jak też widzisz te najbliższe parę miesięcy i dla Was, bo myślę, że macie też ze sobą kawałek no całkiem bogatego portfolio, tak. Bo z, jak mieliśmy Maćka z Antoldów w zeszłym tygodniu, no to on powiedział, że ich największym sukcesem było przetwórstwo. Te ostatnie trzy lata. Mówiłem, że wy już po swoim, już mieliście swój pierwszy przełomowy, rokowy album, który się dobrze sprzedał i teraz tak naprawdę szukacie drugiego chyba, tak? tak Jeśli wiesz, mogę to tak powiedzieć. My, my teraz, my, my mieli, ostatnio się przeformatowywaliśmy na nowe czasy, czyli generalnie dużo budowaliśmy zespół. Jak sobie zobaczysz na skład osobowy, zarówno spółki główne, jak i spółek, które, bo trochę ich mamy, to zobaczysz tam są już Głód z gier i to często, często znaniem gdzie z gier. Co więcej no mamy, mamy swoje opus Magnum, czyli DDS-a, który był niespodziewanym sukcesem w branży i to globalnym. Mieliśmy GSS-a, który też był, był, był bardzo dobrze się przyjął. I tą serię Last, która, która, która wzbudziła zaangażowanie. Teraz natomiast trochę badamy sobie boomershootery. Mamy tego Beyond Sunset, który wydaliśmy w Early Accessie. Swoją drogą nie wiem czy powtórzymy kiedyś Early Access, bo to jednak jest trudny kawałek chleba i i ma swoje duże minusy, m.in. związane z brakiem widoczności po premierze. Mamy też, na przykład, na, na co mogę Ci pokazać, jak są molące współczynniki w branży. Tak? Na przykład w Beyoncé mamy, myślę, bardzo niski pik e, czyli jednocześnie grających ludzi, tam było ich pod 50, e, i bardzo mało recenzji. Agra sprzedała się w 4000 sztuk w pierwszy tam tydzień premierowy, czyli się zwróciła nam. I jakby nic nie wskazywało na to na, na to sprzedaż, tak? I przeliczniki. Tak sam pamiętam, że przy premierze Alaska Road Tracker, który jest serwis podawał bardzo niskie błyszisty, a przyrosty mieliśmy wtedy po 700, po 1000 dziennie, tak? Także te współczynniki, które są one są zwykle bazowane na przeliczniku znanym razy jakaś tam średnia branżowa. Zwykle zarobki zebrane z liczby recenzji, a już jest z przelicznika followersów, ale one są bardzo, bardzo różne dla bardzo różnych gatunków gier i jeszcze okresu, w jakim, jakim jesteśmy. Więc ja bardzo polecam Beyoncé, dlatego, że przede wszystkim to jest taka gra, która jest Labor of Love, czyli robiona po godzinach przed, przez Amerykanów. Jest to nasza najlepsza gra z ocen, bo na bodajże wczoraj miała jeszcze 96% na Steamie, co wow, w sensie ten. A, po, a poza tym jest bardzo ciekawym podejściem do Boomer Shootera i Cyberpunkowego, ponieważ z Boomer Shootera robi troszeczkę RPG z questami i liniami, jest bardzo zbudowana. że znaczy, naprawdę to, to jest fajne tu. W ciągu Pierwszego teraz pół roku doszlifujemy teraz zespołem produkującym to, co jest, jak ten film, który zebraliśmy od graczy z tych pierwszych trzech epizodów, w ciągu pół roku wydamy dwa. W tym miesiącu, daj Boże, pojawia się demo DDS-a 2, czyli naszej głównej produkcji, która nam dała tą poduszkę, która nam umożliwiła dojście tu, gdzie jesteśmy, to będzie demo z Coopem. Teraz ten kopie jest testowany już przez taki... Mamy taki dosyć duży, chyba jeden w ogóle z pierwszych Discordów dla graczy, więc to demo już jest grane przez tych największych graczy i, i, i najbardziej zagorzałych fanów. No, ale też chcemy, żeby z tym demo wyjść do szerszego grona odbiorców, żeby powiększyć jeszcze użytkowników. No i przed nami gdzieś tam trudne zadanie. Jak przenieść pewnie nie DDS2, ale DDS3 na konsolę, Bo jak pewnie wiemy, gloryfikacja substancji jest zakazana przez OBD na obydwu konsolę, ale pewnie fajnie, bo by w trzeciej części już tak projektować tę grę, żeby. No, ona to się jest też to ja kwestia była. do weryfikacji, bo to, co ty powiedziałem gdzieś tam w trakcie, jak wydawali się 19, to narkotyki były na jakimś tam poziomie akceptowalności, teraz są na wyższym, tak? Te 4 lata dosyć dużo zmieniły. Czy ostatnie dziś lat. Zmieniły, dużo zmieniły? nie zmieniły, jakby jak... jednocześnie rozumiem problemy amerykańskie z, z Bezdomnością i tak dalej, ale tak naprawdę marihuana nie jest tym samym, czym była 4 lata temu, czy prawda? 15. I taki U drag dealer uważam, simulator, że... on ma perspektywy na zrobienie się bardziej, bardziej nie, nie może nie similernym, czy tam tajkunem takim, takim pełnoprawnym, ale jednak pójścia w tą stronę, bo dzisiaj, dzisiaj biznes, biz, biznes przy Darkotyku wygląda. Trochę inaczej, inaczej, i trochę jest bardziej biznesem niż był parę lat. Słuchaj, Skończymy dwójkę pracę. Jakieś wstępne koncepcje na trójką już się nas pomysły latają, jak zrobić. Zakładam, że jest to do obejścia, ale też pamiętajmy, że te naprawdę gigantyczne, wielkie serie gier pojawiają się na konsolach bez problemu. Rzeczy które robisz w GTA. Pewnie dużo innych gier by nie przeszło, nie byłoby wpuszczonych. To proces, ale mówię, no dla nas teraz, mówię, bardzo polecam Billion to sprawdźcie, gra jest bardzo tania, bo na razie kosztuje 40 zł, także to no, jak wiecie, jak wiecie, tam w czy Burger 2, jeżeli nie reklama, to to, to kosztuje tyle do samo. E, e, dobrze. E, kończymy DDS-a, e, robimy Alaskana na konsole, ca, ca, cały czas tłuczemy, no i mamy jeszcze tam za pazuchą, aha, ogłosiliśmy, właśnie, ogłosiliśmy podejście do nasza kooperacja z Netflixem, a w zasadzie z Gaumontem, czyli DDS w świecie Narcos. co było dość śmieszne, jak pokazaliśmy Gaumontowi wyniki narkosa, to zastanawiali się w sumie, czyja licencja jest silniejsza, tak? Bo my uważamy, że gdzieś tam zderzenie, bo powinno być bardzo dobrze pójście zderzenie zarówno się to jak i jak i naszego DDS-a, ale w świecie... Ale to, grupy, mia, ale to ma być mobilka, tak? Czy, czy, czy nie? Nie. DDS razem okay. Narcos to jest, to jest na bazie jedynki takie duże standalone, taka gra... Nie, nie, no bo gra... jest jakby, jest któraś to mobilka na bazie Jest, było na jedno, kosów, na bazie się nie wiem, nazywał się Narcos Park i to za dużym sukcesem nie było, no, ma, ma, Mamy nadzieję że tutaj Ale pewnie już dużo wydawali, ja pamiętam, że mi reklamy dosyć długi okres tak. latały, także tak, mieli to, jakiś tam budżet na to. to, to jest z tym zresztą to ci bo Hekman prowadzi produkcję, także... Tak, no e, co tak, raz go tak. gdzieś słyszy, tylko jadę samochodowi, ja znowu Paweł coś e, opowiada o giereczkach. E, e, tak, no i mówi, mamy jeszcze parę rzeczy, które trzymamy w rękawie, niezapowiedzianych. Mamy parę koncepcji, które teraz prototypujemy i sprawdzamy, czy, czy się udadzą. Być może właśnie też, od, czy bardzo też poważnie myślimy, czy takie małe, właśnie boomer-shootery jak Beyond to jest jakaś taka chwilowa odskocznia i nowa, mała nisza, którą możemy zeksplorować i tam trochę bo tak, jak szanowni Państwo, dodam, te nisze pojawiają się i znikają, tak? Mieliśmy niszę symulatorową, była nisza strategiczna, była nisza arkadowa. Teraz trochę te MO4 żyją, pewnie za jakiś czas przystaną, żyją, będzie saturacja i tak kółko. No chyba y, trochę też czekają wszyscy na wykorzystanie nowego Unreal Engine'a, tak? tak W pełni, w pełni, w pełni. Tak? Bo Nasza giełdka, żeby było się na Dizzy dumie w ogóle, więc my mamy tą grę opartą na oryginalnym Doomie, na modach do duma, także. Też e, chcielibyśmy też, ja też dorzucę, do, do jakby rozglądamy się, żeby tego Bionda pełną wersję przenieść na i na konsole, bo uważam, że tam też może zobaczyć No ale tutaj są też tak, problemy licencyjne, tak, z tym dzieci dumem tak, tak, i portujące tak, tak. nie jest takich obsiup, ale co e, mogę powiedzieć, że mamy... Udało nam się w ostatnie dwa lata, czy półtorej roku, naprawdę zrobić fajną ekipę. mówi jako grupę kapitałowej jak sobie Państwo patrzą na nazwiska, to tam się pojawiają, to to jest naprawdę zwarto fajna. I taka jedna drużyna, w której się fajnie pracuje. To, to naprawdę jest fajne miejsce raz do pracy. No czyli dobrze, czy jesteście gotowi też na ten, ten powrót z kryzysu na jakiś czas? Myśmy jakąś tą swój pierdzier zebrali przed innymi, w związku z czym teraz patrzymy, jak, jak w tym, jak w tym, jak w tym, tym popularnym jak pierwszy raz. To teraz my się patrzymy na innych i myśmy już oberwali, poturbowało nas, więc teraz się zwaliliśmy szeregi i wyszliśmy z tego. Mam nadzieję, że się gniecie, a na pewno dużo, dużo mądrzejsi. Czasami mi się wydaje, że cały polski game dev to taki trochę Survivor's Club, czyli kto... Wydaje mi się, że globalny, wiesz, no bo jakby to, co się dzieje u nas, to się dzieje tak samo wszędzie, tylko u nas więcej wiemy, tak, ale... Tak, tylko już na zachodzie jakby nie porównujmy tych samych możliwości pozyskania kapitału w Polsce. To w Stanach, prawda, no, więc... to prawda i to się dzieje w startupach i, i w gierkach, ale też przez to, że tych kapitałów jest, jest prościej znaleźć od tych gier, jest więcej więcej chętnych do, do tego kawałka tortu twojego. Więc, e, e... I to, co jeszcze myślę, że jest niedoceniane, to jakby zrozumienie odbiorcy. Ja myślę, że u nas się tego amerykańskiego odbiorcy, znaczy rozumiemy go ale tak, tak jeszcze pewnie nie, nie w 100%. I jednak nadal ten amerykański odbiorca poza oczywiście chiński marchiński jest bardziej bardziej jest wyizolowany bardziej kosmiczny, tak, tak no, jest wyizolowany ten odbiorca amerykański decyduje co jest spoko a co nie jest spoko i nie sądzę żebyśmy, żeby w Polsce była firma która tak, tak w, w pełni jest w stanie to uchwycić znaczy może ktoś może Cedeb może, może trochę Techland ale żeby CD, tak ktoś mógł Stanach, powiedzieć nie, czy tak to jest swoje drogo ale nie sądzę żeby ktoś mógł powiedzieć Mamy na pokładzie 50 osób, 50 nativeów, którzy całe życie przeżyli w Stanach i oni są mi w stanie powiedzieć, to jest spoko, a to nie jest spoko, a to przejdzie. bo ja że... to, prawda, to prawda, zwłaszcza, że jeszcze żyjemy w świecie dość dużych zaburzeń, znaczy zmiany norm, tak, co wolno, czego nie wolno. My wychowani, przynajmniej my jeszcze za komunizm w Europie Środkowej mamy nieco inne pewnie podejście do tego, co można mówić, czego nie można mówić, różnych tarć i napięć, które tam się pojawiają. Więc dla nas też, my, my damy tego debida Jeffi, który jest bardzo bardzo progresywną osobą i deweloperem, często też od niego odbijamy niektóre rzeczy, czy, czy, czy wypada, czy, czy nie wpadniemy na inne. Chociaż nawet z, z drugiej strony, jak Amerykanie mówią u nas, to tak samo bo przecież myśmy mieli dosyć dużą dyskusję na przykład o chińskich inwestycjach w Polsce, że Chińczycy są tacy ciedliwi Amerykanie, a my halo, halo, my tam Rosjan za rogiem, jakby chińczycy daleko, jakby nie mam żadnej wojny, najazdów, a tutaj Rosjanie swoje robią, tak? To było się przed Ukrainą. E, e, Także też mieliśmy takie ciekawe dyskusje o sposobie postrzegania świata i tego, które pieniądze są jakie, już, a jeszcze tego te arabskie to w ogóle nie. No właśnie. No to widzisz, będziemy mieli o czym rozmawiać kolejnym razem. Rozumiem, że na razie jeszcze jesteś, jeszcze albo już, nie wiem, znaczy... optymistycznie nastawiony na te najbliższe miesiące. Co? Czy jestem na syn optymistycznie? Jest ciężko. To nie powinno być aż tak trudne pytanie, w Ehm. Wszystko wskazuje na to, że będzie ok u nas, tak? Jak mówił w branży, mówię, w branży zakładam, że, że, że będzie trzęsło i będą turbulencje, no ale są nieuniknione, tak? Czy no, e, chciałbym bardzo, żeby pozmieniało się w przyszłym roku, żebyśmy się nauczyli żyć tym, w tych nowych warunkach, nowych współczynników i żeby też inwestorzy nauczyli się, na co warto patrzeć, a co nie, żeby tych nadmiernie rozbudzonych oczekiwań i w związku z tym e, rozczarowań zawodów, które przekładają się na nastroje inwestycyjne było mniej, tak? E, Potrzebujemy tych sukcesów. Tak? No mamy tego 2 Dwa Splay'a, który do, do zazwyczaj dowoził, więc tu tam się duże nadzieje. Ja również uważam, że ta premiera powinna być spoko. Mamy, tego, mamy tę całą serię bitów, Pewnie będziemy widzieć jeszcze inne produkcje. Mamy na przykład, mam nadzieję, że to jakby zmieni ten ten. Jakby wszystko to wskazuje, ale czy tak będzie, to ja się boję tak jeszcze mówić. Jest trudniej, ale przez to mówię, wszyscy się dużo uczymy. Uczymy się też, jak się zabezpieczać Zbierzec się przed tymi wpadkami czy, czy podknięciami, bo nie wpadkami, tylko podknięciami, więc to też się przełoży na stabilniejsze i pewniejsze, o ile to możliwe, czy na ile to możliwe, te szanse. Przełoży się, te wszystkie nauki na podknięciach, które są teraz, przełożą się i przekładają, szanowni Państwo, na poprawę stabilności prowadzenia tego biznesu. Nie mówię, że gigantyczną, ale ona będzie rosła, ponieważ teraz w tych trudnych czasach uczymy się i ci, którzy przetrwają, będą nauczeni, jak, jak, jak optymalizować koszta i zwiększać zyski, które potem się będą przekładały na Państwa inwestycje potencjalnie. Okay, czyli Polski Survivor. To była taka myśl, która się podkreśliła na końcu, tak? Tak, Bo Polski tak, Sur Survivor's Club pozdrawia i poleca i jeszcze drzwi są otwarte, czekamy kto dołączy do tego grona i zobaczymy jak sobie poradzi przez najbliższy czas. Ja Ci, Piotrze bardzo dziękuję za ja rozmowę. Dziękuję. Mega high contentowo, naprawdę <grytale> A indie stuff czekam aż, aż, wiesz, aż wypuścisz o tym film o swojej historii życiowej, bo absolutnie mógłbyś, a na pewno byłbyś dobrym komentatorem, no właśnie, komentatorem, za dużo byś gadał. Dobrze, Dobra, tak czy siak, dziękuję, część druga nastąpi, powodzonka Tobie życzę i dziękuję widzimy się w realu. Dziękuję wszystkim za obecność. No, tak, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.